Jesteśmy. Dzień dobry, dobry wieczór, witamy znowu, po raz już chyba czwarty. Gościmy dzisiaj Wojtka Orzechowskiego. Cześć Wojtek. Cześć, cześć Paweł, cześć, witam wszystkich serdecznie, internautów i szczególnie fanów futbolu, którzy czekają, aby za 45 minut obejrzeć mecz Polska-Węgry, ale mam nadzieję, że u nas będzie na tyle fajnie i atrakcyjnie, że jednak chwilę pogadamy, nie? A jak nie, to Paweł, kończymy dzisiaj wcześniej, bo trzeba zobaczyć, jakie bramki kto strzela. Tak. Może sobie w ogóle załóżmy 1,5 godziny, nie? Bo i tak przez pierwszą część meczu tam się niewiele dzieje, więc załóżmy sobie do 9:30, żeby też nie przesadzać, bo ja słyszałem, że my tu siedzimy po 2-3 godziny, czasami 4, już ludzie padają, nie? Już połowa jest słuchacza, my dalej gadamy. Słyszałem, że my tu siedzimy po... No to zrobimy tak, że będzie dobrze. No to super, bardzo dobrze. To zrobimy tak, że będzie dobrze. Ja tu sprawdzam tylko... Też jednocześnie leci to u nas na Facebooku, widzę, i na tym. Dobra, fajnie. Skupiamy się głównie na YouTube. Jak będą jakieś pytania, to będę odpowiadał na pytania z YouTube'a. Standardowo czekamy jeszcze dosłownie chwilę, aż więcej osób się zbierze. Dzisiaj będziemy mówili o remontach, czyli jak wyremontować mieszkanie na flipa. Ja tu Wojtka poprosiłem, żebyśmy porozmawiali przede wszystkim o tym, jak to zrobić, żeby było dobrze przy flipach. No dlaczego z Wojtkiem chcę o tym rozmawiać? Chcę o tym rozmawiać z Wojtkiem, ponieważ musicie zdać sobie sprawę, że osoby, które prowadzą grupy szkoleniowe, są liderami w swoich społecznościach, mają kontakt z wieloma osobami. I to, co może działać w jednym mieście, no zazwyczaj działa w innych też, natomiast no Warszawa jest inna, wiadomo, to jest tak samo jak Londyn w Anglii, tak samo Warszawa w Polsce jest też troszeczkę inna. Więc fajne jest to, że możemy porozmawiać z człowiekiem, czyli z Wojtkiem, który ma dostęp do wielu osób i na co dzień ma z nimi styczność. Wojtek prowadzi mentoringi, więc bezpośrednio z ludźmi rozmawia i dowiaduje się, co ludzie kupują, w jakim standardzie, czy zrobili kuchnię, czy nie zrobili kuchni, czy kupują mieszkania na parterze, czy na górnych piętrach. No to jest fajne właśnie, że możemy zebrać od jednej osoby w jednym miejscu informacje na temat tego, jak to działa, a nie słuchać tylko opinii jednego człowieka, który robi flipy, więc dlatego właśnie chciałem o tym z Wojtkiem porozmawiać. Ja oczywiście swoje też 3 grosze do tego wrzucę, więc może zacznijmy, Wojtek, od tego, co aktualnie dzisiaj na rynku nieruchomości jest takim trendem, który widzisz w społeczności. Czy to są flipy z remontami, flipy bez remontów, czy to są flipy na bardzo ładnie, czy to są flipy w normalnej IKEA, jak to dzisiaj wygląda? Słuchaj, najczęściej słyszę, że to jest 60% na rynku pierwotnym, no i w stosunku do wtórnego 40%, czyli przerzucamy się na te mieszkania na pierwotnym. Czasami są to cesje, a czasami przejmujemy, kupujemy, remontujemy i sprzedajemy. No wiadomo, że ryzyko na pierwotnym jest takie, że trzeba czekać, aż nas wpiszą do Księgi Wieczystej i to może nam opóźnić jedynie sprzedaż. Natomiast jeżeli idzie się i kupuje się pakiet nieruchomości, no to jest o tyle dobrze, że no ogólnie można wynegocjować bardzo dobre warunki, to w tym kierunku idziemy, tak? Był też chwilę boom na kwatery pracownicze, ale te kwatery nie wszędzie nam się te kwatery sprawdzają. Paweł tam kombinuje, jak zwykle sprawdza, czy słychać, czy nie, czy mnie widać, czy nie, ale tak. Dobrze, okay. Nie wszędzie się sprawdzają, bo nie wszystkie rynki są chłonne na kwatery pracownicze, szczególnie dzisiaj w lockdownie i w pandemii, ale w tym kierunku idziemy. Coraz więcej osób interesuje działkami i stawianiem domków, albo ci zaawansowani idą w kierunku deweloperki, ale ogólnie jeżeli już robimy nieruchomość, no to robimy ją różnie i to jest tak, ja też podpowiadam swoim absolwentom, jeżeli kupisz mieszkanie na flipa i wystawisz je z zyskiem 30 000 i okaże się, że jest kupiec, to sprzedaj to mieszkanie, nie? Ja za chwileczkę będę pokazywał parę rzeczy po remontach i mam takie mieszkanko, które teraz dla siebie też przygotowałem w centrum Łodzi, takie gdzie możemy też mieszkać i cieszyć się też życiem w pełni w centrum, ale pierwsze co, jak wszedł mój człowiek od marketingu, Michał, to on mówi, rozumiem, że wystawiłeś to mieszkanie 250 000 więcej. Ja mówię, co? Ja mówię, dla siebie. On mówi, ale jakby ktoś przyszedł i dał ci 250 000, to byś nie sprzedał? No i taka, kurczę, znowu myśl. No pewnie zawsze można się znowu gdzieś przeprowadzić, znowu gdzieś się urządzić, znowu gdzieś coś zrobić. No jak najbardziej, więc to jest tylko kwestia, na ile tobie wyobraźnia pozwala Ja w tej chwili dogaduję tutaj w Łodzi z deweloperem przejęcie 12 mieszkań na początek, ale chciałbym od niego 20, żeby zrobić to, co Darek Kusper zrobił w Krakowie. Robiłem z nim wywiad na YouTubie, jest u mnie na kanale w tych wywiadach co poniedziałek o 17. Niedawno on był z Krakowa, lider naszej społeczności. No i on powiedział, że 21 mieszkań robił na jesieni tamtego roku. Ja sobie pomyślałem, kurczę, ja jeszcze tego nie robiłem. No i już od razu znaleźliśmy dewelopera, dogadałem się z nim, dzisiaj oglądaliśmy 21 mieszkań, 12 już wybrałem pod rezerwację i robimy, no jak jest gdzieś możliwość, jeżeli widzisz, że możesz zarobić, to nieważne czy rynek wtórny, czy pierwotny, czy taki, czy inaczej, czy gotowce inwestycyjne, czy lokale komercyjne, czy mieszkaniowe, czy to jest na brudno, czy na ładnie, po prostu idziemy i robimy. Ja też znowu jestem zafascynowany twoimi absolwentami, którzy występowali u ciebie na zjeździe w 2019 w listopadzie, gdzie ja też mogłem tam parę słów ze sceny powiedzieć i to byli prelegenci, którzy występowali przede mną i to już któryś raz to poruszamy tutaj na żywo, którzy w rok zrobili 32 flipy na brudno, oni z Trójmiasta są i zarobili $1 milion. No jeżeli ktoś ma pomysł, no to po prostu jadą i wiesz, i oni tak jeszcze fajnie stali na tej scenie i tak patrzyli się na mnie z takim przekąsem i mówią, wy to się nacharujecie, a my to żeśmy sobie pyknęli 32 flipy i też mamy milion, nie? No i to jest tak, że każdy jak chce, tak może. No oczywiście, że jakby dzisiaj na mieszkania wyremontowane jest bardzo duży popyt, bo tych do remontu i w stanie deweloperskim jest masa, jest pełno, ale takich, że ktoś wpada i kupuje sobie od razu, nie jest dużo, nie? Zazwyczaj to jest też tak, że jak chcesz mieszkanie od ręki, to musisz czekać rok, 2 lata, 1,5 rezerwować i więc takie perełki, gdzie możesz od ręki wystawić w nowym budownictwie i pięknie wyremontowane, no to wchodzisz na błękitny ocean, czyli po prostu nie ma czegoś takiego. Ktoś, kto jest zmuszony przeprowadzić się do Łodzi i szuka na pierwotnym, pięknie wyremontowanego mieszkania w dobrej lokalizacji, no to nie ma, no więc jeżeli możesz mu zrobić takie, no to robisz, a więc jeżeli możemy wykańczać, to wykańczamy, ale znowu jakby się ktoś, ja dzisiaj te 12 już zarezerwowałem, siedziałem tu ze swoim człowiekiem, który będzie tym zarządzał i on mówi, Wojtek, ale my z wizualizacjami to wystawimy wcześniej, nie? Ale ja już wcześniej byłem nastawiony, nie, kuźwa, ja jak Kusper muszę wykończyć 21 mieszkań, żeby powiedzieć, ja też coś takiego zrobiłem, no bo przecież jak on zrobił, no to czemu nie ja, nie? Ja tam 100 flipów nie walnąłem tak jak niektórzy, nie wiem, czy tam widzieliście wywiad we Wprost, ostatnio się tam ukazał, kurde Paweł i to mi to tak okroili, no że niestety ty tam miałeś być, a fragment z tobą wyrzucili, się też wściekłem, tytuł nie taki dali wczoraj, musiałem ich poprawiać, wiesz, oni tam opublikowali tytuł, że ja wygrałem zdrabkę na stacji benzynowej, a potem dorobiłem się $200 milionów. Ja mówię, kurczę, no nigdzie tak nie powiedziałem, że zrobiłem 200 milionów. Ja zarządzam biznesem, który jest wart 200 milionów, bo dzisiaj 7 inwestycji robimy i po prostu tam się naszarpałem tak, że niestety nie udało mi się tego przepchnąć, co chciałem. Natomiast ogólnie tam też opowiadałem, coś do tego miałem nawiązać, co do tego wczorajszego mojego artykułu. No aczkolwiek jest możliwość, to robimy. Jeżeli ja coś podpatruję i widzę, że jest, to działamy. A więc jeżeli okaże się, że można, no to sprzedajemy. No i tak. Tyle. Powiem Ci, że ja rozmawiałem ostatnio z paroma osobami, które robią tak hurtowo flipy. Nie wychylają się za bardzo, ale mam parę takich znajomych, co robią tego dużo i gdzieś tam nie wychylają głowy na konferencjach. To powiedzieli mi, że teraz jest tak, że jest wielu klientów, którzy mają gotówkę, którzy chcą kupić rzeczywiście wyremontowane i skończone mieszkanie. I ja pokażę może to na prostych liczbach, żeby sobie każdy uświadomił, jak to dzisiaj wygląda przy kredytach hipotecznych, kiedy kredyty hipoteczne są tak nisko oprocentowane. Jeżeli kupujemy mieszkanie za 500 000 złotych, to przed pandemią było tak, że pożyczone z banku 100 000 złotych, to było mniej więcej 500 złotych raty kredytowej. Kredycie na 30 lat. Czyli jeżeli mamy mieszkanie za 500 000, to mieszkanie ma ratę 2500 złotych przed pandemią. Teraz te stopy są jeszcze niższe, więc powiedzmy ja mam kawalerkę w kredycie 200 000, płacę 720 chyba 3 raty, więc to jest trochę mniej niż 500 zł. Czyli jeżeli my mamy mieszkanie za 500 000 i mamy powiedzmy 2500 raty i dołożymy do tego jeszcze 50 000 za remont, no to tak naprawdę te 50 000 to jest mniej niż 250 zł raty. I teraz człowiek, który ma kupić mieszkanie dla siebie i kupuje duże mieszkanie, a duże mieszkanie dlatego, że na duże mieszkanie pieniądze mają tylko ci, którzy mają na to pieniądze, na duże mieszkanie, więc jeżeli ktoś ma powiedzmy 2, 3 dzieci, żonę, czyli 4-osobowa, 5-osobowa rodzina i ktoś kupuje mieszkanie i ktoś ma teraz przy dzisiejszym tempie budowania mieszkań jakby brak pracowników, ekip remontowych i tak dalej solidnych i ktoś ma sobie pomyśleć, że przy 4-osobowej rodzinie ma jeszcze dźwignąć remont, 2 miesiące gdzieś czekać, jeździć, coś sprawdzać, ktoś chodzi do pracy, no to tak naprawdę te 200 zł różnicy w racie za to wyremontowane piękne mieszkanie nie jest niczym takim bolesnym. No jak ktoś zarabia 10-15 tysięcy złotych miesięcznie, że go stać na takie duże mieszkanie, to rzeczywiście woli pójść w tym kierunku, dobra, biorę, już mam gotowe i mam wszystko z głowy i te 200 zł sobie będę więcej zarabiał, więc to też zmienia właśnie, tak jak powiedziałeś, ten trend, że ludzie wolą. Więcej absolwentów teraz robi flipy po prostu na pierwotnym, no bo prościej jest kupić od dewelopera mieszkanie, idziemy do biura sprzedaży, cześć, kupuję tyle i tyle, remontujemy, wszystko jest prostsze potem w remoncie i w zakupie i tak dalej, no więc w tym kierunku to idzie z racji tego, że te kredyty są teraz też niskie i ludzie tak nie kalkulują tych pieniędzy, które kupują w kredycie na 30 lat. Tak to dzisiaj też wygląda. Zacznijmy, Wojtek, może od tego. Takiego pytania numer jeden, żebyśmy tą naszą dyskusję tak podzielili na takie etapy. No tak, bo jeszcze przywitaliśmy gości, ale może dwa słowa o tym, o czym dzisiaj mówimy, o czym będziemy mówić, o czym myślałeś, żebyśmy mówili, bo to było reklamowane, ale jak ktoś jest z przypadku dzisiaj, to żebyś wiedział, jakie tematy będą dzisiaj poruszane. Tak, będziemy mówili, bo rzeczywiście jest nas już prawie 400 osób, będziemy dzisiaj mówili o remontowaniu nieruchomości na flipa. Flip polega na tym, że kupujemy, remontujemy i sprzedajemy mieszkanie, dodajemy wartość do tego mieszkania. No i ten remont jest czymś, na czym my zarabiamy, czyli z jednej strony zarabiamy na nieruchomościach dlatego, że kupujemy tę nieruchomość taniej, a z drugiej strony, że dodajemy tam właśnie remont, czyli my mamy ekipę, poświęcamy na to czas, to trwa miesiąc, dwa i człowiek kupuje gotowy produkt. Więc jeżeli to jest głównym kluczem naszego biznesu, to musimy wiedzieć, jakie materiały kupujemy, jaką ekipą to robimy, ile się za to płaci, w jakim standardzie powinno być to wykończone, żeby to mieszkanie sprzedać. No i dlatego poprosiłem Wojtka, żeby o tym powiedział. Więc zaczniemy od punktu numer 1, czyli jak, Wojtek, z Twojego doświadczenia wygląda dzisiaj pozyskiwanie ekipy remontowej? Nowi absolwenci, którzy do Ciebie dołączają, co mówią o tym, jak znajdują ekipy, skąd je biorą, jaki jest ten problem dzisiaj? No nie jest to proste. Ja też teraz wchodzę z kilkunastoma inwestorami w 50 na 50, bo to wszystko też, ja nie ukrywam, wynika z inspiracji, które Ty dajesz. Ja mówiłem to tydzień temu. Miesiąc temu Paweł rzucił hasło: kto z Was ma wolne 400 tysięcy, jak byłaby perełka, to kto wchodzi, nie? I wtedy tam masa ludzi odpisała, że tak, jak najbardziej. No i potem Ty mnie zainspirowałeś i ja sobie myślę, no kurna, no przecież to jest jasne, to jest normalne. Nawet nagrałem odcinek na YouTubie, teraz jest, co by było, jakbym zaczynał od początku. No to bym właśnie to zrobił. Znalazł ludzi, którzy by chcieli ze mną wejść. Zrobić 1-2 mieszkanka, a potem pozyskiwać kapitał od ludzi i wchodzić z nimi. No i przygotowałem całą koncepcję, jak ja to widzę, cały system, potem podział 50 na 50 według tych wzorców i zwyczajów, które mamy, bo to przecież nie jest od dzisiaj i te umowy, które stosujemy też, ale też dodałem we współpracy ryzyka, jakie mogą nastąpić. I tam jednym z ryzyk, no niestety jest, albo będzie ciężko znaleźć ekipę remontową, albo ta ekipa nawali, będzie trzeba ją wymieniać. Nie? No to są takie ryzyka, z którymi musimy się liczyć. A przepraszam, dodam trzecią rzecz. Ja mam ekipę, która strzeliła remontów, nie wiem, czy nawet, no 1000 może nie, ale kilkaset remontów zrobiła, bo samych naszych inwestycji było mnóstwo. I ja na przykład, mój remont się przeciąga już chyba drugi czy trzeci tydzień, bo to nie jest ich wina, tylko jest wina tego, że nie ma materiału, który chcieli zamówić, bo remontujemy cały blok, ta ekipa remontuje cały blok i po prostu nie ma materiału w składzie budowlanym do tego, żeby go zamówić na to, co czekają i po prostu fizycznie nie ma dzisiaj materiału, więc to też jest coś, co może wydłużyć tą współpracę z inwestorem. No właśnie, ale to są właśnie te ryzyka. Z tymi ryzykami od dawna się zmagamy i to jest tak, że przez te dwa ryzyka właściwie uczestnicy moich warsztatów co trzeci ma problem z remontem. Czyli po prostu ekipa się wywala, ekipa się wymienia, ekipa tego nie dociągnęła. Przecież na maratonie WIWR w 2019 czy 2018 roku występował Oleg Myśliwiec, Białorusin z pochodzenia, i występował jeszcze Dawid Szeląg. I Dawid Szeląg zrobił sobie mieszkanie, miał fajną ekipę, ta ekipa mu zrobiła przepięknie mieszkanie i on polecił Olgowi właśnie tamtą ekipę. A ta ekipa przyszła, mu tak spieprzyła mieszkanie, że później chyba pół roku się z nimi sądził. Więc jakby tutaj też nie ma jakichś zależności przełożeń, czyli trzeba pilnować, trzeba być czujnym, trzeba dobrze sobie to wszystko przemyśleć, no i analizować. I zwerbowanie takiej ekipy nie jest proste, natomiast często pada pytanie teraz od inwestora, ale to ja rozumiem, że twoja ekipa będzie to remontować. No nie, dlatego że moja ekipa może wyremontować jedno, a my będziemy w pakiecie brać ze 20 mieszkań, więc ja podejrzewam, że będę musiał mieć co najmniej 10 ekip, żeby jedna robiła 2 mieszkania, nie? Bo tak jeszcze to można pogodzić. A więc 10 mieszkań, a więc liczę na to, że będzie można to znaleźć, ale niewykluczone, że niektórymi tymi nieruchomościami będą zarządzać absolwenci moi z Łodzi, którzy są przeszkoleni, którzy przecież przeszli warsztaty i wszystko, mogę im zaufać i oni po prostu mogą przypilnować, mogą wziąć swoją ekipę i mogą to przerobić, więc jest o wiele prościej, ale gdyby to było tak, że jestem świeży i startuję, no to mam 3 możliwości. Pierwsza taka, daję na grupie naszej informację, potrzebuję ekipy remontowej, kto ma wolną ekipę, tak? No i u nas w łódzkiej grupie jest 60 osób, 60 fliperów, załóżmy, że z nich działa 20%, czyli 12, no to każdy ma przynajmniej jeden kontakt, połowa ci da, połowa nie, no to już mamy namiary na 6 ekip. Może się uda, może nie, może tak, może nie. Ale ja nawet na to nie liczę, nie? Ja liczę na standardowy proces, czyli po prostu rzucam hasło też ogólnie, nie tylko do naszych ludzi, że poszukuję ekipy, ale nawet gdyby się nie znalazła, no to mamy tą taką stronę internetową, gdzie te usługi się zgłasza i ludzie się zgłaszają, wszystkie usługi, nie tylko remontowo-budowlane. Pamiętasz, jak się nazywa ta strona? Fixly czy Oferia? No. Oferteo, czy coś takiego. Coś takiego. Strony. No takie strony, aukcje powiedzmy takie. Tak. No i oczywiście mi się ludzie zgłoszą, no i będzie można wybierać, tak? Wiadomo, że to jest tak, że jak człowiek się zgłasza, bo nie ma pracy, to znaczy pytanie podstawowe, czy on w ogóle się nadaje. No ale dzisiaj mamy pandemię, dzisiaj mamy kryzys, dzisiaj mamy spadek obrotów, nie wszyscy są zainteresowani. Dzisiaj znowu rząd ogłosił, co ogłosił, niektórzy będą się stosować, niektórzy nie. Ja słyszałem, że Świnoujście się wyłamało. Nie wiem, podobno hotele pootwierane, restauracje pootwierane i powiedzieli, że mają to gdzieś. Oferia, Regina, dziękuję ci serdecznie. Regina dzwoniła do mnie wczoraj. Regina, daj znać, co załatwiłaś SMS-kiem, nie? Czy tam już nasza sprawa poszła dalej. Oferia. Ale jak wy jesteście, to piszcie też, co u was słychać w miastach, czy wasze miasta są pozamykane, czy się sprzeciwiły i się potwierały, bo to będzie też ciekawe doświadczenie dla nas, to możecie pisać w międzyczasie na czacie. Niemniej jednak, no, więc mamy kolejny sposób. Jaki kolejny sposób? Kolejny sposób jest taki, że dzwonię po swoich ekipach, które miałem dotychczas. No jeżeli nie masz takich ekip, no trudno, może twoi znajomi mieli, więc dzwonisz po ekipach znajomych, a jeżeli nie, to pytasz, czy mają oni swoją ekipę znajomą, którą mogą polecić. No i to jest kolejny punkt. Teraz mamy następny, no to już jest taki kontakt na zimno, typowy. Jedziesz do Castoramy, Obi, czy tam innego supermarketu budowlanego, który zresztą podobno ma być zamknięty znowu w tym lockdownie, a to jest coś niesamowitego, bo dotychczas supermarkety były pootwierane budowlane, zobaczymy, w którą stronę to idzie. Ja to w ogóle się zastanawiam, czy po prostu by się nie przewieźć do takiego szpitala i popatrzeć. Ostatnio moja mama leżała w szpitalu, w zwykłym szpitalu, to tam był spokój, to była po prostu cisza, no nic strasznego, ale w covidowym, nie wiem, trzeba byłoby pojechać. Jakby ktoś z was był w szpitalu covidowym, to też napiszcie. Mnie to bardzo interesuje, nie? Bardzo mnie interesuje, czy to jest tak na serio, bo przecież na grypę ludzie chorują i na zapalenia płuc chorowali i wszędzie i zawsze. Chociaż mamy jednego naszego inwestora, który jest ortopedą i powiedział, że dostał wezwanie, żeby pomagać w szpitalu covidowym. Ale to może dlatego, że inni lekarze boją się, uciekają. Ale dobra, powracamy do ekip remontowych, sorry. Jak będę się rozgadywał na niepotrzebne tematy, Paweł, to proszę cię, zwracaj mi uwagę, bo ja to, wiesz, tak do północy mogę. Więc jadę do tego i tam zazwyczaj jest tablica 50 ogłoszeń. Biorę sobie te 50 numerów i po wszystkich dzwonię. Ale to jest bardzo prosta sprawa, bo ja dokładnie wiem, ile chcę zapłacić za remont takiego mieszkania. Więc dzwonię, no i mówię, proszę pana, 50-metrowe mieszkanie, czy jesteście w stanie się zmieścić w 20 000? Ale jakie 50-metrowe? Ja mówię, no proszę pana, 2 pokoje, salon i łazienka. Wszystko totalnie do remontu. No jeżeli jest to na rynku wtórnym, nie? Jeżeli jest to na pierwotnym, to wiadomo, że do wykończenia trochę to inaczej się liczy. Ale co by pan tam chciał zrobić? Proszę pana, ile pan mieszkań zrobił? To jest moje pytanie do pana, nie? Bo ja dzwonię do pana, ale ja nie wiem. No proszę pana, ja się urodziłem remontując mieszkania. Ja mówię, no to remontuje pan od zawsze mieszkania i takie pan pytania zadaje? No ja nie wiem, ja przez 10 lat tworzyłem strony internetowe, jak mnie ktoś zapytał, ile kosztuje coś takiego, albo jak się to robi, to ja odpowiadam. A ile czasu zejdzie, ja odpowiadam. Ja nie jestem z ekipy remontowej, ale robiłem masę mieszkań i ja wiem, ile płaciłem za wyremontowane mieszkania, wiem, ile schodziło, wiem, ile osób robiło takie mieszkania, więc no dla mnie to jest bardzo prosta odpowiedź, więc jak ktoś się już miesza w takich odpowiedziach, to ja już wiem, że on raczej nie robił tych mieszkań albo po prostu wolę z nim nie mieć do czynienia, bo jak ktoś zadaje za dużo pytań, to też jest niedobrze, jak robi problemy jakiegoś tam rodzaju. A więc dla mnie to jest prosta odpowiedź. No 20 000 robimy wszystko, czyli robimy podłogi, ściany, parapety, być może okna, być może jakąś ścianę będzie trzeba przesunąć, hydraulika, elektryka, podłogi, terakota, pełna łazienka, wymieniamy kuchnię, robimy wszystko, nie? No i on wtedy mówi, a okej, nie? No i to jest tak, że ja jestem w stanie to zweryfikować, ile osób może robić taki remont, ile dni. No i to jest łatwe do przeliczenia, nie? No i ja stawiam swoją stawkę. Za robociznę takiego mieszkania 20 000, niezależnie od miejscowości. Oczywiście są specjaliści, którzy powiedzą 35 i powiedzą i 40. No ale tacy mnie nie interesują. Ja mam swojego przyjaciela, który zresztą ma swój udział w mojej książce Zarabia na nieruchomościach, bo tam w pewnym momencie odnośnie remontowania jest wywiad z nim, to jest Jacek, to jest przemega dokładny gość remontowy, to jest gość, którego wpuszcza się na mieszkanie i on robi wszystko od początku do końca, nie dość, że jest miły, to ze wszystkim się można dogadać. Najlepsze jest to, że kuźwa ma umysł, bo nie wszyscy mają umysł i on sam podpowiada, co trzeba zrobić albo jakby zrobił, a jeszcze żeby było mało tego, to on nigdy nie poprawia, bo on nie musi poprawiać. On zawsze przychodzi i jest zawsze zrobiony. Ale przy takim mieszkaniu on powie 35 000, nie? I ponieważ on już jest sprawdzony na rynku i z polecenia, to jemu nigdy nie brakuje pracy, nie? I takiego nie trzeba pilnować, a trzeba zapłacić 35 000. Niestety taki nie nadaje się pod jednym tylko względem do współpracy przy flipach, a mianowicie kosztorysem, czyli kosztami wykonania takiego remontu, bo jakością jak najbardziej. Niektórzy mówią, nie, ja wolę dopłacić, ale mieć takiego gościa. Tak, ale on będzie dłubał jeszcze poza tym miesiąc dłużej niż inni, nie? Ale ci zrobi dokładnie, będzie perfekt. Więc, no nie wiem, to każdy musi sobie tutaj to sam zdecydować. Ja teraz ostatnio robiłem, dosłownie skończyłem 2 remonty i po prostu na obu remontach miałem problemy, nie? Jeden był też znajomy, przyjaciel i w ogóle też i popełnił taką masę błędów, ale to tylko dlatego, że on zarządzał ekipą remontową, a on sam tego nie remontował, czyli wziął ludzi, którzy mu tam spitolili coś. A drugi podobnie, to było tak, że on remontował, ale pod koniec to tylko jego widziałem i jego partnera, więc już nie wpuszczali nikogo i sami musieli wszystko dopieścić, bo to jest tak, że jak komuś zależy, no to on to dopieści i on to wyprowadzi, ale tak, żeby polegać na kimś, no jest bardzo trudna sprawa. No więc i tak trzeba ich pilnować, nie? A poza tym są te przypadki, tak jak miał Oleg i Dawid, że było z polecenia i miało być pięknie, a jednak nie wyszło pięknie, a więc tak czy inaczej trzeba pilnować. Ja ogólnie opracowałem w naszym systemie nauczania 14 krytycznych momentów podczas remontu, na których musisz być, żeby nie popłynąć. Na ten temat był webinar, jest u mnie w sklepie Rentiera, można sobie wejść, kupić, jakieś tam grosze kosztuje, ale jest faktycznie omówione 14 krytycznych momentów, przy których trzeba pilnować. My to na warsztatach też sobie przerabiamy. I wtedy masz 14 dokładnie momentów, gdzie masz się pojawić i zweryfikować to tak, a nie inaczej. Jak to zrobisz, to jest najprawdopodobieństwo, duże prawdopodobieństwo, że ci się uda z tego remontu wyjść i nie popłynąć. No ale tu na razie masz rozmowę telefoniczną, dzwonisz i słyszysz 35 000, no to nie, to dziękuję. I tak usłyszysz 45 razy na 50. Bo ludzie się cenią, bo nie ma pracowników, bo Ukraińcy powyjeżdżali, bo tych jednak remontów jest, a bo oni jednak też chcą zarabiać, no ale w końcu trafiasz i ktoś mówi, tak panie, no 22 000, no i masz takich 5, no i musisz ich teraz ściągnąć na mieszkanie i tylko z nimi rozmawiasz, od razu patrzysz im w oczy, widzisz jakie mają oczy, czy białe, te białka, czy czerwone, nie, tam i to po tym oczywiście wychodzi, nie to, że jest wampirem, czy nie, tylko po prostu czy jest solidny, czy nie, nie? No więc na 5 ekip 2 będą miały czerwone oczy, no to oni się nie nadają, nie? No, bierzesz tych, co mają białe białka. Nie bierzesz tych z żółtymi, bo te, co mają żółte, to albo są przemęczeni, albo już wątroba im źle pracuje, więc tych też odrzucamy, nie? No więc bierzesz po białych białkach wszystkich. Tak. No i w końcu... Za dużo gadam? Nie, śmiało. No i potem jak już dogadasz się, no to mówisz, panie, no czy tyle, nie? No i ktoś wchodzi i on od razu powie, no zajmie mi to 1,5 miesiąca i biorę 20 000, nie? I to 20 000 jest bardzo proste do zweryfikowania. Dlaczego my upieramy się przy 20 000? A więc sytuacja to, Damian zapytał, max 6 tygodni. No właśnie, jakie macie doświadczenia? Ile ekipa remontowa powinna, trzyosobowa ekipa, ile powinna, ile ekipa remontowa powinna prowadzić remont, nie? Trzyosobowa. Jest majster, 2 pomocników. My sobie tak wymyśliliśmy, że jeżeli zapłacimy im 20 000, to ogólnie majster bierze dychę, a oni po 5, nie? Może być i tak. Ale chciałbym powiedzieć, że to się rozkłada tak naprawdę na miesiąc. Bo ekipa, tu było 6 tygodni, ja popieram, że 6 tygodni, ale remont nie trwa 6 tygodni. Oni tu nie siedzą 6 tygodni. To jest tak, że w pierwszym tygodniu oni już pracują, ale jeszcze nie weszli na nasze mieszkanie, jeszcze się nie pojawili, ale już pracują. To znaczy w domyśle kończą tamtą inwestycję, a idą na zakładkę. Być może wpuszczą hydraulika, elektryka, już coś tutaj będzie, już wiertarki zwiezione, ale nikt nie widać, nie? Sąsiedzi mówią, że w nocy coś kuje, ale tu nikogo nie widzieli, więc to tak mniej więcej wygląda, to jest pierwszy tydzień. Potem faktycznie 4 tygodnie fizycznie pracują, a ostatni tydzień to jest szarpanina i jakieś tam poprawki, więc już ich tu nie ma, ale jeszcze chcą kończyć. Ty już im prawie wszystko wypłaciłeś i dlatego im tu już nie zależy, żeby przyszli i popoprawiali. Tak to wygląda, więc tak naprawdę 4 tygodnie trwa remont ekipy 3-osobowej i jak za miesiąc pracy szef weźmie dychę, a pomocnicy po 5, to wszystko się zgadza. Oni i tak na zakładkę sobie tam ponadrabiają. No oczywiście pytanie, jak oni mają to wypłacone, bo jak oficjalnie z ZUS-ami to się nie opłaca, ale mało kto tak jedzie, mają działalności gospodarcze, trochę to inaczej wygląda, bo coś tam im na ZUS pójdzie, coś tam inaczej i jakoś tam sobie radzą, więc tak to mniej więcej wygląda. Ja bym to podsumował, bo tutaj widzę też te komentarze, które się pojawiają, więc ubrałbym to w takie liczby dla początkujących, więc jak teraz słuchacie nas, to się skupcie. Po pierwsze, 3 osoby, tak jak Wojtek mówi, pracujące od poniedziałku do soboty, remont bez okien powinny zamknąć w 4 tygodnie, remont z oknami powinny zamknąć w 6-8 tygodni. O co chodzi z oknami? No, jeżeli złożymy zamówienie na okno, to trzeba czekać, aż one po prostu przyjdą. To są dane sprzed pandemii. Natomiast dzisiaj jest tak, że to jest wszystko uzależnione od zamówień z marketów budowlanych, więc jeżeli mamy sprawny proces zamówień, że wszystko mamy na mieszkaniu i oni mogą pracować i mają każde narzędzie, każdy dostępny element do tego, żeby remontować, to remont nie może trwać dłużej niż miesiąc. Następna sprawa jest taka, że wy musicie być na początku codziennie na remoncie. Codziennie to nie znaczy, że jestem w poniedziałek, wtorek, a w czwartek już mnie nie ma, jestem w piątek, tylko codziennie, albo ktoś od was musi przynajmniej raz dziennie tam zerkać, przy nowej ekipie. Wiadomo, że jak jest ekipa już taka, która robi nam któryś tam remont, to już nie jesteśmy codziennie, natomiast musicie być na remoncie codziennie i podsumowując ten temat ekipy remontowej, żebyśmy szli dalej, bo już mamy pół godziny, to remont to jest jedyna rzecz, na której można popłynąć i remont to jest jedyna rzecz praktycznie, na której trzeba się dobrze znać. I to jest najtrudniejsza rzecz we flipowaniu mieszkaniami, to jest ten etap remontu, więc każdy musi remont przejść, więc ja zachęcam do tego, że nawet jak macie możliwość kupienia mieszkania, na którym zarobicie 5, 10 czy 15 000 złotych, to nawet kupcie sobie to mieszkanie dla doświadczenia, bo nie stracicie na nim, jeżeli macie wolny kapitał albo kogoś, kto chce też sobie zobaczyć, jak wygląda remont i po prostu wyremontujcie mieszkanie, żeby się na nim nauczyć. No na mieszkaniu ciężko sprzedać, jeżeli odpowiednio kupicie, przejrzyjcie ostatnie webinary, to zobaczycie, że no nie da się stracić na mieszkaniu, jeżeli kupi się to mieszkanie poniżej ceny rynkowej. W związku z tym jeszcze jedna ważna sprawa z remontami. Nigdy, przenigdy nie zgadzajcie się na remont bez umowy. Do remontu zawsze musi być umowa i zawsze muszą być 3 ubezpieczenia. Ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości i ubezpieczenie ekipy remontowej. To są jakby 2 rzeczy, które są. No jeszcze czasami jest ubezpieczenie firmy zarządzającej, która potem będzie zarządzać tym mieszkaniem, więc zawsze są jakby 3 aktywne. Więc tutaj też pamiętajcie o tym. Pytacie, czy webinar będzie zapisany. Webinar będzie zapisany. W związku z tym 3 osoby poniedziałek, sobota pracujące powinny się w miesiąc uwinąć przy założeniu, że wszystko mają, no i umowa koniecznie też musi być podpisana. Więc teraz Wojtek przejdziemy do następnego punktu, jak powiedzmy mamy temat ekipy remontowej ogarnięty, to powiedz proszę, skupmy się na jednej rzeczy, bo możemy mówić o wszystkich, skupmy się na innych. Umówmy się wszyscy siedzący na webinarze, że jesteśmy w temacie flipów robionych na ładnie. Flip robiony na ładnie polega na tym, że ktoś wchodzi do mieszkania i mówi, o Jezu, ale ładne mieszkanie, tak? Że chce tu mieszkać, że się to podoba, bo mieszkanie, gotowiec inwestycyjny w standardzie IKEA, no nie zachwyca ludzi, którzy tam wchodzą, jest normalne łóżko, normalny tapczan, normalne szafy i jakby to nie jest nic pięknego, natomiast no flipy na ładnie sprawiają, że ktoś wchodzi i mówi, wow, super, nie mieszkałem w takim mieszkaniu, nigdy fajnie, gdybym takie mieszkanie miał, więc rozmawiamy o flipach na ładnie, no i teraz Wojtek, mamy te flipy w kilku konfiguracjach. Skupmy się na łazience, na kuchni i powiedzmy na salonie, tak? Bo to są trzy pomieszczenia, w których możemy coś robić albo nie. Zacznijmy od łazienki. Czy przy flipach na ładnie zawsze robi się łazienkę? Moi drodzy... Jak już remontujemy mieszkanie i robimy remont, tak? O to mi chodzi. Czy wstawiamy wannę, wstawiamy umywalki zawsze, bo do kuchni zaraz dojdziemy. Sprawię, żeby chwilę napięcie urosło. Ktoś zadał pytanie na komentarzu, czy to jest nagrywane. Oczywiście jest, będzie udostępniał Pawła na kanale, będzie można wrócić, obejrzeć sobie. A ja przypominam, że w niedzielę mamy maraton WIW, to jest największa konferencja organizowana w Polsce. Ponad 500 osób kupiło dostęp, ale przed ekranami będzie się działo pewnie po 2-3 osoby, czyli mamy z 1500 osób. Jeżeli szukasz ekip remontowych, jeżeli szukasz ludzi, to jest dobry czas, bo będzie networking, będzie wymiana kontaktów, będą komentarze. Ktoś się ostatnio śmiał, po co wy robicie płatne te konferencje online, jak na darmowe nikt nie przychodzi. No właśnie, na darmowe nikt nie przychodzi, bo jest hała. Ludzie nagrywają wcześniej filmy i puszczają, u nas nie. Jest na żywo, w niedzielę, od rana do wieczora maraton, co 30 minut inny prelegent, absolwenci, którzy zrobili po 100 flipów, którzy zarobili po 4,5 miliona, tacy absolwenci, tacy zwykli ludzie jak wy, internauci, którzy siedzicie i słuchacie. My, załóżmy z Pawłem, no to można powiedzieć, dobra, oni to wyjadacze, kozaki, tak, przeszli, czy tam coś zrobili. Coś tam zrobiliśmy, ale tu będą prelegenci, którzy są normalnymi, początkującymi inwestorami, którzy inwestują 3 do 5 lat, którzy rozpoczynali tak jak wszyscy i będą opowiadać swoją historię, drogę do miliona, swoją pierwszą drogę do miliona, jak ją zrobili, jak ją robią, jak ją przekroczyli. Niesamowite doświadczenia, wspaniałych kilkunastu prelegentów. No i droga do miliona.com. Dzisiaj wieczorem podwyższamy ceny biletów, więc jeżeli jeszcze nie macie, to wejdźcie i rezerwujcie. To tyle, a teraz powracam do odpowiedzi na pytanie Pawła. Dziękuję łazienka. Za link. Tak jest, więc łazienka, tak. Jeżeli robimy na ładnie, robimy to naprawdę na ładnie. I teraz, no to chyba to jest dobry czas, żeby pokazać parę zdjęć, nie wiem. Tak, jak najbardziej. Nie wiem, czy mi się to uda, zaraz zobaczę, bo ja mam tutaj przygotowane przez naszego właśnie Michała cały plik ze zdjęciami moich realizacji, które były dosłownie teraz, więc kilka takich fotek pokażę i będzie można zobaczyć, w jakim to standardzie zrobione, ale ja chciałbym, żebyście zobaczyli, że... Dobra, udostępnij okno aplikacji, karta Chrome, nie, dobra. Okno, dobra, cały ekran, całego ekranu nie mogę udostępnić, okno aplikacji mogę, ale dobra, zaraz zobaczymy i karta, no, aha, dobra, to jeszcze mogę, dobra, już wiem co zrobię, w każdym razie ja już otwieram, za chwilę. Wojtek otwiera, ja tu tylko dodam komentarz. Dla osób, które dołączyły teraz, mamy ponad 500 osób, rozmawialiśmy do tej pory o ekipie remontowej, teraz Wojtek pokaże kilka zdjęć, potem powiemy o tym, jak remontować kuchnię, czy dawać meble, czy nie dawać mebli, co to są atrapy, powiemy o łazience, powiemy o tym, jakich materiałów używać, powiemy o tym, na co szczególnie zwracać uwagę przy flipach, na ładnie też dookoła nieruchomości i to, co jest w środku i to, co jest na zewnątrz nieruchomości, tak żebyśmy w starym blokowisku patologicznym nie zrobili super pięknego mieszkania w marmurach, bo to oczywiście nie ma sensu, to mam na myśli. W związku z tym zostańcie z nami do końca, bo będziemy o tych rzeczach mówić. Na razie mówiliśmy tylko właśnie o ekipie. Będziemy się rozkręcać, to Wojtek zaraz nam udostępni ekran. W międzyczasie mam do Was taką prośbę, napiszcie proszę w komentarzach, te osoby, które robią flipy, ile płacicie z metra przy robieniu flipów na ładnie w Waszym standardzie, w Waszym mieście. Czyli czy to jest 1200, 1400, 1500 zł z metra, ile płacicie sumarycznie za remont z metra w waszych miastach, tak żebyśmy widzieli, wszyscy mamy ponad 500 osób, jakie są to kwoty. Tu Wojtek widzę, już się coś pojawiło. Tak. No to piszcie to, co Paweł powiedział, dokończ Paweł jeszcze i za chwilę opowiem, co tu widać. Ciekawe. Tak, piszcie w międzyczasie po prostu ile, rzucajcie kwotami, a Wojtek już tutaj pokazuje, także działamy. Moim marzeniem zawsze było postawić domek rodzicom. No i ten proces rozpocząłem 2 lata temu oczywiście od wygrania przetargu działki w rodzinnej miejscowości. No i później kwestia projektu ogrodzenia, wybudowania padła na domek kanadyjski, bo pomyślałem, nigdy takiego nie stawiałem, murowany tak, a kanadyjski nie, i pomyślałem sobie, że byłem wielu kanadyjskich i to, co mnie urzekło, to szybkość budowy, a właściwie wszystko inne podobne. I poprosiłem architekta, żeby zaprojektował domek parterowy, no bo rodzice starsi, więc oni już nie będą wchodzić na górę. I padło na taki 104-metrowy domek, właśnie tak jak widać, plus garaż. I to dokładnie taki domek wyszedł, tak jak tutaj widać. I chyba Miszka nie dał nam tu zdjęcia z zewnątrz, ale tak mniej więcej to wygląda. I to jest niesamowita sprawa, dlatego że tutaj budujemy taki domek 104-metrowy w cenie 340 000 w stanie deweloperskim zamkniętym. W stanie deweloperskim, no, deweloperskim. Więc super sprawa, potem już wykończenie, no to wykończenie w zależności jakie materiały, ile chcesz, ale ja zazwyczaj jestem człowiekiem, który robi to na ładnie, więc zatrudniłem naszą absolwentkę warsztatów Sylwię Płonkę, która będzie prelegentem zresztą na maratonie w niedzielę, jako kobieta będzie opowiadać o tym, jak kobietom się inwestuje, będzie opowiadać o swoich doświadczeniach, o tym, jak warsztaty zmieniły jej życie, jak w ogóle podejście do nieruchomości zmieniło jej życie, i zaprojektowała, bo w tym się odnalazła dodatkowo, no niesamowite wnętrza i teraz kilka takich wnętrz. I teraz ja oczywiście myśląc o tym domku, no to wiadomo, że ja tam kiedyś raczej nie wrócę, raczej ten domek będzie kiedyś do sprzedaży, może za 10, może za 20 lat, a może za 5, no piernik wie. Niemniej jednak chciałem, żeby był zrobiony bardzo dobrze. Tu architekt tylko popełnił jedną gafę, a mianowicie z domku parterowego, jak się okazało, powstało na górze bardzo fajne, duże, przestronne pomieszczenie 60-metrowe i po prostu musieliśmy dorobić schody i jest poddasze, nie? Więc wyszedł trochę większy domek. Ogrzewany gazem, co ciekawe rok ogrzewania gazem i w kominku wyszło, słuchajcie, 1900 zł za rok, to jest niesamowite, ogrzewanie podłogowe tylko, nie ma kaloryferów, no i kominek, tak? Kominek z płaszczem wodnym, natomiast no, ewenement jest taki, że gaz rok temu był po złoty 30, kiedy były te niskie ceny paliw, dzisiaj mamy po złoty 90, więc już to inaczej wygląda. W każdym razie przelecę przez te zdjęcia, no i zobaczycie, jak to wygląda, dlatego że myśląc o flipie, myśląc o handlu, myśląc również o sobie, no to projektujemy tak, żeby już było pod ewentualnie przyszłego klienta, w miarę uniwersalnie, ale też ładnie. I ja jestem za tym, że powinno się używać bardzo dobrych materiałów i robić to w bardzo dobrym standardzie. Dlatego że flip to jest mieszkanie dedykowane dla przyszłych użytkowników. Ktoś ma przyjść, ma być szczęśliwy. Jeżeli budujemy swoją markę, mamy pokazać, że umiemy to zrobić i robimy to na wysokim poziomie. I wtedy ludzie wracają do was. I strategia tych naszych absolwentów, którzy zrobili przez ostatnie 4 lata 100 flipów, jest taka, że wyrabiają markę i po prostu działamy, nie? Tak jak na przykład to ten dom akurat tak mi się trafiło w Zielonej Górze, czy no, sporo tych marek naszych już jest i one działają w całej Polsce. Mamy tutaj przedpokój, gdzie są nawet jakieś tam mechy podświetlone LEDami, w łazienkach te same motywy. No i jak jesteśmy przy łazience, to oczywiście robimy od samego początku do końca w glazurze, terakocie, zabudowie meblowej. No i tu akurat widać no, takie mieszkanie, no po prostu jeżeli by się okazało, że trzeba sprzedać dzisiaj ten domek, to ja w ogóle się nie wstydzę, jest wszystko od początku do końca dopracowane, ale on też ma swoją cenę, natomiast w naszych flipach, mieszkaniach my to odkrywamy, że jeżeli jest coś tak fajnie zrobione, to nie ma problemu ze sprzedażą, nie ma, po prostu ktoś przychodzi i mówi wow, no dobra, tam jest trochę tańsze, tam jest trochę inne, ale to mieszkanie mnie urzeka, nie? Nawet jak ostatnio realizowałem mieszkanie pod wynajem, kolejne, no to też było zrobione w miarę niskim budżetem, ale od początku do końca. Mamy tutaj kuchnię, akurat zdjęcie tak zrobione, żeby zobaczyć zabudowę kuchenną, która jest w pełni. Przecież można było sobie tam tą Elkę darować i wyrzucić, ale nie, przecież ja wiem sam, bo jakbym mieszkał w takim mieszkaniu, to by mi tego brakowało. No i mamy po prostu kolejny standard, który ktoś zaprojektował. Mamy szafę, mamy lustra, mamy biel, mamy przestronne rzeczy, mamy łazienkę, no i mamy tutaj łazienkę pod wynajem, no to ona jest w miarę ergonomiczna, mała, ale też od początku do końca zaprojektowana należycie, białe płytki, one zawsze popularne, zawsze modne, no teraz przełamane drewnianymi płytkami, kabina prysznicowa składana tak, żeby żeby było więcej miejsca. No i tak to mniej więcej wygląda, salon, rzut salon i przedpokój, no i wszystko w miarę dopracowane, to tylko pytanie, czy klient docelowo wnosi meble, czy nie, czy ma sprzęt RTV, czy mu kupujemy, nie? Ale patrzymy na mieszkanie pod flipa. Na przykład mieszkanko numer 1, to w Strefie Nieruchomości w czasopiśmie było ostatnio publikowane, gdzie Aneta Nagler tam też niesamowicie jakości pilnuje, to jest niesamowita kobieta, która po prostu przechodzi sama siebie i chyba tak pracowitej, tak sprytnej, zaradnej, kreatywnej kobiety to ja już dawno nie widziałem, jeśli chodzi o takie zarządzanie, menedżerowanie i ogarnianie tylu rzeczy naraz, no i nie bez powodu jest naczelnym redaktorem naszego czasopisma i w numerze właśnie 10, tak, czy tam 11 ostatnio był chyba numer 11, te zdjęcia też były pokazane, to jest mieszkanie pod flipa, czyli też pełna zabudowa kuchenna, nawet kominek bio nam się udało zrobić, ten projekt robiła inna architekt wnętrz Marta Małyska, która zresztą też jest absolwentką naszych warsztatów i ona również odkryła pasję w projektowaniu wnętrz i też jako kobieta będzie występować na maratonie w niedzielę, gdzie będzie opowiadać o swojej drodze do miliona, o tym, co zrobiła, o tym, jak piękne rzeczy robi. To jest flip, na którym 120 000 wpadło na pierwotnym, wykończenie na pierwotnym. Tu ząg tylko był taki, że trzeba było poczekać wpis do Księgi Wieczystej, żeby można było je sprzedać. No i przygotowane od razu do zamieszkania, czyli wstawiamy to, co się da, żeby pokazać, że jest to mieszkanie jak najbardziej zamieszkałe, przygotowane do zamieszkania, wszystko nowiutkie, pachnące i łazienka, zobaczcie tutaj też, od początku do końca masa luster, jedna ściana cała w lustrach, co daje niesamowity efekt, mamy wannę i prysznic, co nam rozwiązuje problem, czy wanna, czy prysznic, z parawanem, który bardzo jest sprytny, tu po lewo w szafce pod marmurem, znaczy tam pod kamieniem jest pralka oczywiście, przestronne szuflady, no i zabudowa gabarytowa. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Drugie mieszkanie, proszę bardzo, też, no to Sylwia znowu Płonka projektowała, przespaniała architekt. Mamy, zobaczcie tutaj tak samo pod sam sufit zrobione kamienie, ale ktoś, kto wchodzi do takiego mieszkania, no to ręce mu opadają, mówią wow. Jeżeli robisz na pierwotnym, bo to jest na pierwotnym, no to musi być, jak ktoś kupuje na pierwotnym, to już chce mieć piękne mieszkanie, nie byle jakie, a więc nie szczędzimy na dekoratora wnętrz, nie szczędzimy na architekta wnętrz, nie szczędzimy na materiał, bo jak ktoś ma wydać 400, 500, 700 tysięcy, no teraz będę dodatkowo robił 2 flipy, już zarezerwowałem w Poznaniu, gdzie one są 80-metrowe i to będzie styl bardzo podobny tu, pod klienta poznańskiego i tam mieszkanie będzie ponad 800 000 kosztować, no to jest zagwozdka, czy za to już nie iść, nie kupować domku jednorodzinnego, bo domek jednorodzinny tyle będzie kosztował, ale nie wszyscy już dzisiaj chcą do tego domku uciekać, nie wszyscy chcą dojeżdżać pół godziny do centrum, wolą mieszkać w centrum, więc tak mniej więcej to wygląda, tu jest WC, toaleta oddzielna i też widać są lustra, są płytki, bardzo sprytnie to wszystko udekorowane, mamy homestaging, całe talerze na stole, szkło i ktoś, kto widzi takie ogłoszenie, no to no, oczywiście chce, nie? Natomiast oczywiście, ponieważ my rozmawiamy o ekipach remontowych, to zarówno we wszystkich tych nieruchomościach miałem duże problemy z ekipami remontowymi i pomimo, że znajomi, no to jednak problem był, na każdej nieruchomości. W ogóle tam, jak ten domek był wykańczany, to na koniec okazało się, że nie ma gładzi, chociaż gładzie są w umowie, nie? Ale weszło pojęcie gładzi ładnych i gładzi brzydkich, bo jakby oni wiedzieli, że to ma być na ładnie, to oni by wycenili więcej, nie? No i to jest taka rozmowa potem z ekipą remontową. Oczywiście to ty musisz wybrać sobie ekipę, z którą potem siadasz do stołu i cierpliwie im tłumaczysz i gadasz i ktoś może ci bluzgać, ktoś może wyjść, ktoś może się z tobą kłócić albo powiedzieć ok Wojtek, to my to poprawimy, tylko dogadajmy się tak czy inaczej, nie? No i za każdym razem się musiałem dogadywać. Tak samo w drugim przypadku remontował to nam człowiek tutaj z Łodzi, gdzie no, on dostrzegł wszystkie błędy, które popełniła jego ekipa i on powiedział, on to poprawi i później poprawiał. Ja nie wierzyłem, że on to poprawi. Ja mam takie filmy które na telefonie nagrywałem i mu puszczałem na Whatsappie, bo już traciłem cierpliwość, więc miałem przemyślenia, to włączałem nagrywanie i mu puszczałem na Whatsappa, żeby on sobie mógł to odsłuchać. I tam słychać, że ja jestem już po prostu, ja realistą jestem, wiedziałem, że on tego nie zrobi. I powiedziałem mu, żeby poddać się, po prostu poddać, nie dostają wynagrodzenia, ja biorę kogoś, poświęcę czas i już. No on się jednak uparł, no i to zrobił. I faktycznie zrobił to no, do końca tak, jak należy. No tu akurat przy tej nieruchomości też były wątpliwości co do sufitów, co do ścian, co do tego, pod jakim kątem świecić, jak sprawdzać. Tu największe problemy były właśnie z zachowaniem odpowiednich elementów przy gładziach. No ale udało się to też wyprowadzić. No więc ostatecznie dobrze się to wszystko skończyło. No ale rozmawialiśmy ogólnie o łazience. Paweł, ty zadałeś pytanie, czy tak, czy nie tak, czy więcej, czy bardziej, no pokazałem jakby całość, żeby można było sobie wyobrazić, w którą stronę idziemy. Ja jestem przeciwnikiem dawania atrap, jestem przeciwnikiem robienia remontu za 600 zł w budżetach, czy nawet za 800, bo to się nie spina, to potem krzywo wygląda, to trzeba świecić oczami, potem jeszcze świadczyć jakąś rękojmię, więc jak już robisz, skalkuluj to dobrze, dolicz swój zysk, ale zrób naprawdę na ładnie. Tak, a Wojtek, a możesz jeszcze raz udostępnić ten ekran, czy już tak zamknąłeś, że już będzie ciężko? Nie, myślę, że to jest tak, jak najbardziej. Ja bym chciał tylko jedną rzecz wszystkim pokazać. I... dobra, mamy które? Zdjęcie numer 5, jakbyś pokazał. Dobra, mamy. Dobra, tylko tu się coś jakoś jest. Teraz słuchajcie tak. Wytłumaczę wam jedną rzecz. Na tym zdjęciu, nie widać kursora, ale na tym zdjęciu mamy kilka elementów, które są kluczowe przy takim flipie. Są to panele, czyli zauważcie, że te panele, jak potem Wojtek pokazywał, zostaniemy przy tym zdjęciu, ale potem jak Wojtek pokazywał mieszkania na wynajem, te panele już nie były takie. Takie panele, jak tutaj widzicie, które imitują powiedzmy drewno, taką deskę, zawsze jakby sprawiają, że to mieszkanie wygląda drożej i człowiek się czuje w tym lepiej. Zwróćcie też uwagę na listwę przypodłogową, że to nie jest taka listwa plastikowa, najtańsza jak przy mieszkaniach na wynajem, no i na ściany, tak? Więc jeżeli robicie flipa bez remontu, to ja przez flipa bez remontu rozumiem, przepraszam, flipa bez mebli, to ja przez to rozumiem to, że mamy ładne panele, ładne listwy przypodłogowe, ładne kontakty, takie połyskujące, powiedzmy, wyglądające dobrze, no i ściany, czy białe, czy pokolorowane na jakiś tam kolor, parapety i okna, i wtedy tych mebli, których tutaj są, nie musi być, ale to jest jakby flip bez remontu polega też na, bez mebli polega na tym, że mamy właśnie dobrej jakości panele, dobrej jakości listy przypodłogowe, dobrej jakości kontakty i zrobioną łazienkę, dlatego przy tej łazience się zatrzymałem, bo kuchnia to jest już osobna sprawa. Więc teraz dajmy tych proszę zdjęcie kuchni wyżej, tak żebyśmy rozmawiali o kuchni. Dobra, okej. Okay. Zdjęcie 4. I teraz, tak, to co Wojtek powiedział, mamy coś takiego jak atrapy. Jeżeli zrobimy szafki, no to szafki to jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz to jest wyposażenie AGD i o to pytacie, czy to wyposażenie dajemy, typu lodówka, piekarnik, kuchenka i tak dalej. I teraz można albo zamówić lodówkę, kuchenkę, piekarnik, wstawić i potem klient ma sobie to odkupić, albo można kupić na Allegro atrapę i po prostu tą atrapę przyczepić w miejscu, gdzie miałoby to być, no i wtedy sprzedajemy to mieszkanie taniej. Musicie sobie uświadomić też jedną rzecz, że jeżeli mamy lodówkę za powiedzmy 1000 zł, kuchenka za 1000 zł, pralkę za 1000 zł, coś tam za 1000 zł, robi się nam na przykład 5, 6, 10 tysięcy złotych w wyposażeniu, to o tyle taniej wystawimy to mieszkanie na portalu ogłoszeniowym i też przyciągniemy wtedy ceną tych klientów, bo tam nie będzie tych urządzeń. Jeżeli te urządzenia wstawimy, no to na portalu ogłoszeniowym też ta cena będzie wyższa. My nie zarabiamy na sprzedaży mebli, no bo jeżeli kupimy lodówkę za 1000, to sprzedajemy ją jakby w cenie, doklejamy ten 1000. Natomiast to, co Wojtek wam tutaj mówi, to też jest to, że jeżeli już jest wszystko i klient już nie musi robić nic, to on jakby płaci za to, że to już w tym mieszkaniu jest, tak? Więc są dwa podejścia, albo robimy tylko panele, listwy przypodłogowe, ściany i kontakty i robimy wizualizację, jakby to mogło wyglądać, albo robimy tak, że robimy mieszkanie, które już jest kompletnie zrobione, tak jak Wojtek tutaj pokazuje. Więc teraz pytanie też, Wojtek, do Ciebie właśnie o tą kuchnię. Jak Twoi absolwenci robią, czy robią zawsze kuchnię, czy sprzedają to bez kuchni? Jak to wygląda? Nie, zawsze. To znaczy jest tak, że albo robimy cały remont i wyposażamy w pełni kuchnię, może poza lodówką, zmywarką w dużej mierze przypadków, bo tego nie widać, ale z okapem, kuchenką i piekarnikiem. Natomiast jeżeli już, to jest kuchnia i pokoje bez umeblowania, czyli kuchnie, łazienki, pokoje, każdy sobie meble wnosi i zasłony i tak dalej. I to jest tak, albo wszystko jest wtedy wyposażone. Nie? Ja na swoim kanale YouTube udostępniam co najmniej 70 filmów od różnych uczestników warsztatów, gdzie odwiedziłem ich po remoncie albo podczas remontu i nagrywałem filmy, które pokazują, jak oni to robią. No zachęcam, można wejść sobie pooglądać. Nie? Tak. Czyli mamy łazienkę i łazienkę robimy, no bo łazienkę, słuchajcie, nie da się położyć płytek i potem na położone płytki powiedzieć komuś, zamontuj sobie wannę, i to jest trochę co innego niż z dostawieniem piekarnika czy dostawieniem lodówki w kuchni, tak? Więc jeżeli już robimy, to łazienkę trzeba zrobić, natomiast przy kuchni chodzi o to, że ta zabudowa kuchenna jest bardzo indywidualna, tak jak łazienkę też każdy chciałby mieć mniej więcej po swojemu, no to w łazience nie ma tyle miejsca, by coś kombinować. Wannę postawimy zazwyczaj na jednej albo na drugiej ścianie, toaletę też gdzieś na jednej albo drugiej ścianie, tam gdzie jest pion, natomiast w kuchni można bardziej kombinować z szafkami. Zachęcam do tego, żeby każdy z Was, kto chce robić remonty, zgryzł temat kuchni. Na czym to polega? Kuchnia może kosztować 5 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych, 15, 20, 50. Kuchnia ma to do siebie, że ma kilka elementów, które zwiększają bardzo cenę, czyli fronty. Co to są fronty? To są te szafki, które widać, tak? To drewno, które widać. Teraz fronty mogą być matowe, połyskujące i tak dalej, i tak dalej. I każda jakby cena tych frontów no, tworzy nam całość, bo ileś tych frontów razy cena tworzy nam całość ceny. Jeżeli otwieramy szuflady i mamy różne systemy samodomykające się, jakieś takie kombinowane, no to też zwiększa cenę tej kuchni. Jeżeli mamy zwykłe półki, tak jak w mieszkaniach na wynajem, no to ta cena mebli kuchennych jest niższa, więc ja zachęcam do tego, żeby porozmawiać z kimś w sklepie takim, gdzie sprzedają kuchnię, z handlowcem, żeby sobie zobaczyć, że półki kosztują tyle, systemy kosztują tyle, taki front matowy kosztuje tyle, połyskujący kosztuje tyle, taki blat kosztuje tyle, żebyście mieli obraz, skąd się buduje cenę kuchni, i nauczcie się zamawiać takie kuchnie, które wyglądają dobrze, ale są pozbawione bajerów, które kosztują, szczególnie w mieszkaniach na wynajem, bo przy flipach na ładnie, no to każdy już chce mieć takie funkcjonalności, które chce. Tu, Wojtek, też bardzo dużo pytań było a propos architekta, projektanta. Powiedz proszę, ile średnio płaci się za taki projekt i ile taki projekt, zrobienie takiego projektu pod indywidualne mieszkanie mniej więcej trwa? U kogoś to oczywiście ma wolne terminy, żeby mógł to zrobić. Czyli trafiam mieszkanie, szukam architekta, ile to kosztuje, ile to będzie robić? Słuchajcie, więc sytuacja jest taka, że wszystko zależy od architekta. No, u nas przy takim pierwszym mieszkaniu ćwiczebnym w ramach warsztatów inwestowania w nieruchomości ceny za projekt zaczynają się od 1500 zł. I to jest w zupełności wystarczające, żeby coś zrobić standardowego. No to jest tak, że jeżeli nasz architekt ma z nami podpisaną umowę i on robi 10 flipów w różnych miejscowościach, on może wziąć ten sam projekt, tylko dostosować go do przestrzeni, do wielkości mieszkania, do układu. Więc jest dosyć prosto, no i dzięki temu uzyskujemy mniejszą cenę. To całkowicie inaczej wygląda, jak jest projekt dedykowany. Siedzi się godzinami, myśli się, wymyśla. To jest tak, że u nas nie ma za bardzo dyskusji, a jak pan się będzie czuł, a gdzie będziecie mieszkać, a co będziecie robić i tak dalej. Wiadomo, że to można byłoby nad tym porozmawiać, ale to wtedy dekorator wnętrz, architekt, on sam już odpowiada sobie na to pytanie na podstawie swojego doświadczenia i tego, co ludzie pytają, i daje nam optymalny, najlepszy projekt. I tak to wygląda. No, jeżeli chcę, żeby ten projekt był bardziej zaawansowany w sensie takim, że dostajesz listę od razu rzeczy, gdzie kupić, zakupić, no wiadomo, że ktoś musi poświęcić na to czas, no to załóżmy wtedy taki projekt jest 2,5 tysiąca. Jak się okaże, że chcesz wziąć też usługę przypilnowania takiego remontu, no to jeszcze 5 do 10 tysięcy trzeba zapłacić i wtedy ten ktoś jest na miejscu, pilnuje, rozlicza ekipę, zamawia, przywozi, wszystko, full service, tak? Czyli nawet dla tych, którzy pasywnie chcą inwestować, to jest chyba najlepsze rozwiązanie. To wiesz co, to ja to też powiem też swoimi słowami. Jeżeli ktoś zaczyna pierwszego flipa i minimalny zysk na Flipie, już przez te ostatnie 4 nasze webinary mogliście się dowiedzieć, że to jest minimum 30-40 tysięcy złotych. To jeżeli ktoś nawet ma celować w 35 tysięcy złotych zysku z mieszkania, a na architekta, projektanta mamy wydać 5 tysięcy złotych, to zobaczcie, jak to wygląda. Znajduję mieszkanie w dobrej okolicy z ładnym widokiem z okna do totalnego remontu. No i teraz, jeżeli mam zapłacić, mam to robić sam, to stracę mnóstwo czasu na zbieranie w Excelu wszystkich pozycji, które trzeba zamówić, na szukaniu, po prostu spędzę 2-3 tygodnie na tym, żeby sobie to wszystko za pierwszym razem uzbierać. W momencie, kiedy trafię mieszkanie i zadzwonię do architekta, takiego, który współpracuje z fliperami, broń Boże do takiego, który wam stawi 10 sztuk lamp ledowych do kuchni za 700 zł, tak, i wyjdzie 7 tysięcy złotych za samo oświetlenie w kuchni, bo architekt architektowi nierówny. My musimy trafić na takiego, który specjalizuje się właśnie w mieszkaniach na flipa, gdzie czuję, że to musi być zrobione w odpowiednich pieniądzach w odpowiednim standardzie. I teraz płacimy takiej osobie 5 tysięcy złotych, w Excelu dostajemy całą listę wyposażenia, czyli jest na przykład link do, nie wiem, do toalety, toaleta kosztuje tyle, do zamówienia z tego sklepu, link do płytek, tyle metrów kwadratowych, plus już na przykład z informacją dla budowlańców, w jakim stylu mają to położyć. I mamy całą listę wyposażenia i możemy powiedzieć, dobra, to nie dajmy tego piekarnika, tylko dajmy inny, nie dawajmy tego, tylko dajmy to, nie róbmy tego, tylko to, ale bazujemy już na jakiejś liście. Więc jeżeli mam zarobić 35 tysięcy złotych sam, to lepiej zapłacić piątkę komuś, kto się na tym zna i zarobić 30 tysięcy złotych i tak z zarobionych pieniędzy, które zarobimy po prostu z tego flipa, i potem już zostajecie z listą, którą możecie wykorzystać na kolejnym mieszkaniu, po prostu zmniejszyć ilość płytek i tak dalej, albo ten projekt potem sobie domodyfikować właśnie, zmienić. Ja zachęcam do tego, żeby robić zawsze kopiuj w klej. Tutaj panie się mogą ze mną nie zgodzić, że każde mieszkanie mogłoby być inne i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem fanem tego, żeby robić wszystko na jedno kopyto na tej zasadzie, że jeżeli mamy ekipę remontową i ekipa remontowa za każdym razem dostanie inny projekt, inne płytki, inny wymiar, każda płytka się, zobaczcie, za mną są to takie wielkie kasetony metr na metr, takie płytki się strasznie ciężko kładzie, bo jeżeli ona jest lekko krzywa, to potem ciężko jest to położyć. Jak ekipie za każdym razem będziecie dawali inne płytki, inne panele, inne materiały i tak dalej, to oni nie będą wiedzieli, jak to robić. A najsprawniej idzie remont wtedy, kiedy ludzie robią coś cały czas to samo, już przychodzą te same materiały, wiedzą, jak to kłaść, jak sobie z tym radzić, i idzie to szybciej i sprawniej, więc fajnie mieć zestaw takich 2-3 projektów sprawdzonych i je realizować, głównie ten jeden schodzący najlepiej w momencie, kiedy są wszystkie materiały dostępne, więc ja zachęcam serdecznie do tego, żeby sobie z takiej usługi architekta skorzystać. No i teraz, jeżeli robicie flipa na ładnie i skorzystacie ze sprawdzonej ekipy remontowej, plus jeżeli na przykład ze społeczności Wojtka poprosilibyście doświadczonego flipera, żeby on wykorzystał swoją znajomą ekipę, plus sprawował nadzór nad tym remontem za 5 czy 10 tysięcy złotych, to z tego waszego zysku 35 tysięcy złotych może zarobicie 20-25, ale pierwszy flip przeprowadzicie tak. Macie architekta, macie człowieka, który już robił flipę i będzie nadzorował ten remont. Wy będziecie się codziennie pojawiać, żeby się jak najwięcej na tym remoncie nauczyć. Będziecie mieli całą listę wyposażenia i już kolejnego flipa będziecie mogli zrobić bez tej osoby, bo zobaczycie, co się dzieje. Na każdym remoncie zawsze coś się dzieje i szczególnie nie polecam, żebyście robili remonty w kamienicach, bo remont w kamienicach was najbardziej może zaskoczyć. W deweloperce są proste, od laseru mierzone ściany, tam się za bardzo nie da tego popsuć, nawet jak ktoś nie zna się na remontach, robił kilka remontów w życiu, no to mniej rzeczy można popsuć niż przy takim mieszkaniu z wielkiej płyty, gdzie wszystko jest krzywe i tak dalej. W związku z tym uważam, że najpierw zabierzmy się za coś najprostszego, zaróbmy nawet mniej, ale żeby się po prostu tych remontów nauczyć i z każdym remontem będziecie dowiadywali się czegoś więcej. Wasza rola jako inwestorów jest przede wszystkim dopilnowanie architekta, dopilnowanie osoby nadzorującej, dopilnowanie ekipy remontowej, dopilnowanie finansowania, sprzedanie potem tego mieszkania i to się zlepia w jedną całość i to jest wasza rola takiego organizatora, przedsiębiorcy, który właśnie takie remonty robi. Robiąc sekundkę przerwy, mamy 550 osób na czacie, więc bardzo fajnie. Mamy godzinę live'a. Powiem wam tak. Teraz w niedzielę, Wojtek, macie wydarzenie? Tak. Ja wam wkleję link tutaj na czacie. Zachęcam was do tego, żeby skorzystać sobie, wejść na www.drogadomiliona.com i tam zapisać się na to wydarzenie online'owe, bo sporo z was pytało, skąd pozyskiwać teraz kontakty do ludzi. To, co robicie tutaj na czacie, bardzo popieram, możecie się wymieniać kontaktami, no bo to są takie spotkania właśnie, dla których osoby początkujące czerpią wiedzę, osoby zaawansowane szukają sobie sourcerów, trochę kapitału i tak dalej. Tak sobie musimy radzić w pandemii. Nie wiadomo, ile to jeszcze będzie trwało, zobaczymy, więc jednym z takich możliwości kolejnych jest Droga do Miliona.com, wydarzenie Wojtka z zespołem. Serdecznie zachęcam, żeby sobie to ogarnąć. Ja z kolei mam dla Was też coś takiego. Jak wejdziecie sobie na ten link, linktree.albrecht, tam znajdziecie wszystkie linki do tego, co ja robię. Jest adres naszego sklepu internetowego, znajdziecie tam też link do Akademii Sourcingu, listę top 30 książek, które najbardziej polecamy, ale przypominam jedną rzecz. Do końca marca, z racji 30 moich urodzin, mamy 30% zniżki, szczególnie na Akademię Sourcingu w wersji premium, więc jeżeli chcecie się zapisać na Akademię, żeby poznać sorcerów, poznać ludzi, którzy dostarczają kapitał, poznać ekipy remontowe i poznać wszystkie osoby z branży, no to macie 30% do końca marca, macie bezpośrednie linki, z których można skorzystać, bilet jednoosobowy, dwuosobowy, takich promocji już później nie będzie, to jest tylko raz z okazji moich 30 urodzin, następne będą na 40 albo 50 dopiero, w związku z tym zachęcam, wejdźcie sobie na ten link, możecie skorzystać, no i tak to wygląda. Podsumowując to, co mamy, Wojtek, do tej pory, żeby to uporządkować dla osób, które nie były, jak będą chciały to obejrzeć jeszcze raz, jak ktoś teraz dopiero wszedł. Zawsze robimy remont z ekipą remontową, zawsze z umową, zawsze ubezpieczamy nieruchomość. Na początku zawsze korzystamy z architekta, projektanta. Kosztuje to od 1000 do 5000 zł i zawsze korzystamy z osoby, która zna się na flipach, bo możemy wziąć takiego architekta, który przesadzi nam z remontem i się potem to nie zepnie, bo będzie miał wspaniałą wyobraźnię i oderwanie od rzeczywistości cenowej w marketach. W związku z tym korzystamy z architekta. Najlepiej na początku też korzystać z osoby nadzorującej remont, która nam pomoże taki remont zrobić. No i tak jak Wojtek mówi, jeżeli robimy remont na ładnie, no to robimy go w ten sposób, żeby ten remont był zrobiony tak, żeby wyszło to ładnie. Może odpowiedzmy na kilka pytań w międzyczasie, to też nakierujecie tą dyskusję, więc jeżeli macie pytania, to zadawajcie je proszę. Ja będę na te pytania... Okej, ja też jeszcze dodam, bo rozpoczynaliśmy tam od projektów, oczywiście to są projekty hurtowe, tak jak mówiłem, nie? Za 5000 też można naprawdę zamówić dobry projekt normalnie sobie pewnie gdzieś. Natomiast chciałbym powiedzieć, że no akurat te projekty, które tu widzieliście, te wizualizacje, one nie były zamawiane w sposób hurtowy, tylko indywidualne podejście do klienta, a wtedy stawka za metr takiego projektu jest od 100 do 180 zł za metr kwadratowy. Tak się mniej więcej cenią. A jak ostatnio poszukiwałem projektantów, to przysyłali ceny od 150 do 300 zł za metr kwadratowy. Czyli musisz się liczyć z tym, że jak robisz mieszkanie na przykład 100-metrowe z pełnym wyposażeniem, z dekoracją pełną, może cię to kosztować nawet 30 000 złotych. Ja bym nie wydał takich pieniędzy na zaprojektowanie mieszkania, raczej bym szukał kogoś, kto mi to zrobi taniej, ale ja mówię, jak ceny tutaj chodzą. Tak, kolejna sprawa, też pytaliście o ceny. Zadawajcie pytania proszę na czacie, które macie dotyczące remontów. Mniej więcej jest tak, że jak robicie remont, przynajmniej takiego gotowca inwestycyjnego, to jeżeli macie kwotę 70 000 za zrobienie dwupaka, 70-75 000, teraz wszystko strasznie drożeje i będzie pewnie niedługo 80 000, to powiedzmy, jeżeli byście robili duży dwupak za 80 000 na ładnie, no to 40 000 weźmie ekipa albo trochę mniej, a 40 000 to będą materiały. I teraz miejcie świadomość tego, że jeżeli tutaj ktoś pisze 1100, 1200, 1400, to te ceny nie utrzymają się na tym poziomie. Styropian podrożał 20-30 razy, 4 razy ostatnio, 20-30% przez tam 3-4 razy ostatnio były takie skoki. Wszystkie materiały budowlane idą do góry. Bardzo ciężko jest zamawiać kontenery z Chin, no większość rzeczy tutaj mamy z Europy, z Niemiec w tych składach budowlanych, ale te rzeczy, które są trudno dostępne, idą w dużej ilości, jest ograniczona produkcja niektórych dóbr, więc te ceny będą rosły, wydłużają się terminy dostaw, więc te stawki będą zdecydowanie wyższe, więc teraz na pewno robiąc remonty, spodziewajcie się tego, że to są ostatnie, najniższe ceny, które trafiliście. Ja dzisiaj dostałem podwyżkę biura o 200 czy 300 zł, tam płaciłem około 6000 za biuro i się zdziwiłem, mówię, skąd my płacimy 200 zł więcej za biuro? Policzyli nam wskaźnik inflacji 3,5% z GUS-u więcej, no i po prostu podnieśli nam cenę za biuro. Na mieszkaniach zawsze mieliśmy wpisywany ten wskaźnik inflacji dla najemców, ale nigdy jakoś tego nie zwiększyliśmy tej ceny, ten wskaźnik inflacji, bo on był taki tam śmiesznie niski, powiedzmy, a teraz już to widać, tak, jak mojemu koledze o tam 1500 wzrosły rachunek za halę, tak, z racji tej inflacji, w związku z tym te ceny będą coraz wyższe. Wojtek, a propos cen i zamawiania materiałów, powiedz proszę, skąd ty i twoi absolwenci bierzecie, robicie, w jakich miejscach robicie zakupy? Czy są to składy budowlane, czy to są markety, czy są to jacyś ludzie, którzy prowadzą sklepy, powiedzmy, z drzwiami, z oknami od was? Skąd bierzecie te różne materiały do mieszkań? Ale to różnie. To zazwyczaj tak jest, że jeżeli architekt robi projekt, to od razu daje linki, gdzie coś można kupić. I oczywiście to są bardzo popularne też strony internetowe, popularne miejsca, mogą to być supermarkety, RTV, AGD i budowlane, wykończeniowe, wszystko co jest dostępne, wszystko co się podoba, wszystko co jest możliwe, to oczywiście odwiedzamy, ale też czasami fajnie się przewieźć do sklepów, jak ktoś lubi pochodzić, popatrzeć, Agata Meble czy jakieś inne, na przykład salony z sypialniami różnego rodzaju, czy z kuchniami, no masa inspiracji jest, czasami taką wycieczkę warto zrobić, bo można też na żywo sobie parę rzeczy zobaczyć, warto czytać prasę, literaturę, Strefę Nieruchomości, w której bardzo dużo inspiracji jest i są zdjęcia i to wszystko jest pokazane, gdzie co można kupić, więc super sprawa, no tak to wygląda. A jeżeli chodzi o drzwi, macie jakieś specjalne oferty na drzwi? Jeśli chodzi o drzwi, to na samym początku ja miałem takiego przyjaciela, Łysy miał ksywę, był z Radomia, ja wiedziałem, że on w drzwiach siedzi, ja zawsze do niego dzwoniłem, mówiłem: Łysy, słuchaj, potrzeba taki drzwi, on przyjeżdżał, montował i to było do 2017 roku. Potem na warsztatach u mnie pojawili się państwo Boćkowscy z Torunia, Tomasz i Marta, i ten Tomasz zrewolucjonizował rynek dostaw, bo my żeśmy też kupowali w Belpolu i w Castoramie i w innych miejscach i okazało się, że on wypracował sobie takie kontakty, że nikt takich cen nie ma. A poza tym jeszcze jest z dostawą na miejsce, jakościowo super, właściwie wszystko co się chce. Więc mamy tego naszego Tomasza, on zrobił ten biznes z tymi drzwiami i dzisiaj to ja widzę tylko na Facebooku, w grupach różnych naszych zamkniętych, Tomasz tu był, Tomasz tam był, tu przywiózł, tam zawiózł, tu dowiózł i to jest niesamowite, więc polecam Tomasza Boćkowskiego, jak ktoś będzie chciał kontakt, piszcie, będziemy podawać. Tak. Tutaj właśnie jedna z osób napisała, że ceny w składach budowlanych są, oferty są na tydzień. Naprawdę mamy teraz taki moment, że będą bardzo duże wzrosty, także no, jak na tym webinarze będziemy mówili o jakichś kwotach z metra czy coś, to pewnie będzie nieaktualne już za pół roku, także musicie się na to przygotować. Tak, kontenery z Chin utykają, no dokładnie, właśnie teraz takie mamy problemy z remontami. Zadawajcie proszę pytania na czacie, już mówimy godzinę 10 z Wojtkiem, o to co was najbardziej interesuje, ja tutaj będę teraz te pytania, które się, jak mieliście wcześniej jakieś pytania, zadajcie je proszę jeszcze raz, to uporządkuję nam tu dyskusję, będę je tutaj pokazywał. Tu wkleję jeszcze link do tego wydarzenia, które jest w weekend. Zadawajcie proszę pytania i będziemy działać. Wojtek, pytanie, w kuchni płytki czy panele? No nie, w kuchni przede wszystkim płytki, czyli terakota. Nawet jeżeli mamy aneks kuchenny, to wokół powinna być również terakota, a później dopiero odcięcie i mamy panele czy drewno. Tutaj w tych projektach ja stosowałem deskę podłogową i no na o tyle, nie wiem, tam ludzie mówią deska, nie, ja wcześniej jak robiłem sobie swoje nieruchomości, to ja zazwyczaj panele brałem jakieś dobre, nie? Grube, tam załóżmy 8 mm, klasa ścieralności AC4, AC5, ja byłem tam zawsze zadowolony i nie było jakichś problemów, potem wszyscy mieli deskę, pojechałem kiedyś do takiego znajomego Mariana do Katowic, czy tam do Sosnowca, ja widziałem, on miał deskę i ślady po wgnieceniach w tej desce, nie? Cokolwiek się robiło, więc stwierdziłem, dobra, teraz ja u siebie też będę robił deskę. to po pierwszym remoncie, jak ekipa musiała coś poprawiać na tej desce, to ja mam teraz wgniecenia od drabiny, od tam innych rzeczy, więc no tą deską to mi się dosyć mocno zastanawiał. Panele są naprawdę bardzo fajne, niektóre, i można iść w tym kierunku, no ale jeżeli chodzi o kuchnię, no to wiadomo, raczej idziemy w kierunku terakoty. Okej. Następne pytanie. Co myślimy o panelach winylowych? Masz jakieś zdanie, Wojtek, na temat paneli winylowych? Nie stosowałem. Słyszałem, że są, ale nie stosowałem. Nie wiem. Niektórzy stosują. Tak, stosują, no jest ok. Ja myślę, że to też jest tak, że niektórym się będzie podobać, niektórym nie. Tu jest pytanie o to, czy w wielkiej płycie zamieniamy kuchenkę gazową na płytę elektryczną. Jakie jest twoje zdanie, Wojtek, na temat kuchenek właśnie? No i tak, jeżeli to robimy faktycznie na rynku wtórnym i jest to blok starszy, niekoniecznie bym się pozbywał tej kuchenki gazowej, bo jednak ludzie jeszcze oszczędzają, a gaz jest tańszy niż prąd i niektórzy wolą ten gaz, nie? Ja bym nie chciał, ja bym wolał już mieć płytę indukcyjną, no ale to zależy. Niektórzy tak, niektórzy nie. Ja właściwie wszędzie mam płyty indukcyjne i jestem zadowolony, ale to też dlatego, że ja z płytą się czuję bezpieczniej niż z kuchenką gazową. Natomiast jeżeli by to miało komuś pomóc i zaoszczędzić i to by miała być decyzja taka, że okej, ale musi, no to tak, no to lepiej tak. Pytanie jest od Kasi. Stare futryny, czy wymieniamy na nowe, czy robimy nakładki? Wymieniamy, ja wszystko zawsze wymieniam, pruję i robię tak, żeby było jak należy. A propos prucia, żeby wszyscy zrozumieli, o czym mówimy, wyobraźcie sobie, że macie w ręku granat i jak robicie mieszkanie, szczególnie na rynku wtórnym, no to po prostu wrzucacie ten granat i po prostu usuwacie dosłownie wszystko. Wszystko ma być zrobione na nowo, to jest wkalkulowane w cenę i za to płaci finalnie klient, więc nie ma półśrodków, bo potem coś wychodzi nie tak, więc porujecie wszystko, co się da razem z futrynami i robicie wszystko na nowo przy takim granacie, dlatego nie interesuje Was stan techniczny mieszkania zastany we Flipie na rynku wtórnym, no bo i tak wszystko z tego mieszkania wyjedzie, w związku z tym tam nie ma się nad czym zastanawiać. Najważniejsze jest tylko to, czy leci woda, czy jest ciśnienie w kranach, bo my kiedyś kupiliśmy blok, gdzie powstało tyle mikrokawalerek, że był problem z ciśnieniem, z piecem, tak? Więc to też trzeba zwrócić na to uwagę, czy jest ciśnienie po prostu z wody, a reszta i tak zostanie wymieniona. Tu jest pytanie, co myślimy o stosowaniu tapet i malowania ścian w łazience? Miejsca, które nie mają styczności z wodą. Ja myślę, że w mieszkaniu na wynajem, ja mam takie mieszkanie, w którym płytki są zrobione tylko tam, gdzie jest wanna, tak jak Wojtek pokazywał, wanna z funkcją prysznica, a reszta jest ścian pomalowana. Koszty zrobienia często tego i tego będą podobne, często budowlaniec powie, że tu i tak trzeba zrobić albo to, natomiast tutaj moja odpowiedź jest jedna. Jeżeli masz płytkarza, który potrafi kłaść płytki, to może zrobić w łazience co chcesz, natomiast jeżeli masz człowieka, który z płytkami sobie nie radzi za bardzo, no to lepiej niech zrobię tylko kawałek tych płytek, a reszty nie psuje też, więc tu też trzeba tak pod tym kątem zobaczyć, że pamiętajcie, że robienie flipów na ładnie jest o tyle trudne w stosunku do zwykłych gotowców inwestycyjnych, że jeżeli macie słabą ekipę budowlaną i szczególnie słabego płytkarza, to wiele rzeczy może pójść nie tak. Najgorsze, co można zrobić, to kupić mega drogie płytki w mega drogim mieszkaniu i po prostu te płytki położyć krzywo. To jest potem jest dramat i awantura. Jeżeli ktoś coś takiego miał i przeżył, to pewnie jak wchodzi do jakiejkolwiek publikacji w centrum handlowym, to na początku patrzy, czy są płytki równo położone, już potem zostaje takie zboczenie zawodowe, więc współczuję takim osobom, bo to jeżeli ktoś raz to przeżyje, no to potem jest dramat, bo nie wiadomo co robić, czy to zrywać, czy nie, więc często też lepiej zapłacić ekipie remontowej więcej, tak jak Wojtek mówił komuś sprawdzonemu na początku, żeby potem nie robić poprawek. Wanna czy prysznic w nowym budownictwie, Wojtek? No więc ja bym zawsze szedł w kierunku rozwiązania takiego, że jeżeli jest duża łazienka, robimy jej wannę i prysznic, jeżeli nie, to bym raczej szedł w kierunku wanny z prysznicem i parawanem, bo to jednak jest uniwersalne, można i wziąć prysznic, można też wziąć kąpiel, a jednak jest masa osób, które lubią położyć się w wannie i poleżeć. Tak, tu pytanie co z elektryką, czy wymieniamy nową czy stare, zawsze elektrykę się wymienia na nową przy każdym mieszkaniu, które z Tobą zostaje, czy przy każdym mieszkaniu, które robisz na flipa na ładnie, zawsze elektrykę się całą pruje i wymienia na nową. Co myślimy o ogrzewaniu promiennikami ciepła zamiast ciągnięcia gazu w starym budownictwie, wymienia pieców kaflowych? Czyli tu pytanie, czy robimy elektryki, czy nie? Jakie jest, Wojtek, Twoje zdanie na temat ogrzewania elektrycznego tej nowej generacji? No więc ja nie stosowałem, nie wiem, nie mam pojęcia. Myślę, że tu bardziej powinni zabrać głos ci, którzy tam te kamienice doprowadzali do fajnego stanu. No u mnie jest tak, że jak my rewitalizujemy całą kamienicę, no to my już doprowadzamy ciepło miejskie i wtedy tam nie ma problemu, albo robimy kotłownię i ta kotłownia zasila cały obiekt, ale to możemy sobie na to pozwolić, bo robimy cały budynek. A w poszczególnych mieszkankach no jest to coś, co może zastanowić kupującego, no i czy on będzie przekonany do tego, no trudno powiedzieć, to no myślę, że doświadczenie może coś... Ja tu mam taką teorię gaz i prąd, która wygląda tak, że ogrzewanie na prąd będzie bardziej modne za kilka lat, jak ludzie będą wiedzieli, będzie więcej takich mieszkań, ludzie będą wiedzieli, jakie są rachunki pomiędzy sobą, będą mogli o tym powiedzieć. Dla Ciebie prościej i wygodniej będzie zrobić ogrzewanie na prąd bez pozwoleń, szybciej, taniej, prościej i te rachunki nie będą zdecydowanie wyższe, ale będzie grupa klientów, która będzie niechętnie patrzeć i Ci nie uwierzy po prostu w to, jakimi Ty kwotami rachunków będziesz rzucał i po prostu wiele klientów odpadnie. W związku z tym mnie też nie bijmy głową w mur i nie przekonujmy ludzi do czegoś, do czego nie chcą być przekonani. Jeszcze jakiś czas minie i wtedy na pewno wszyscy będą korzystali z tej drogi, nie wszyscy, tylko większa część osób będzie korzystała z tego prądu, no bo te nowe systemy, one rzeczywiście działają, natomiast nie wszyscy są do tego przekonani. Mam znajomych, którzy robili takie mieszkania i przestali to robić, bo najemcy narzekali i tak dalej. W związku z tym no, na razie to jest taki okres przejściowy i prościej na pewno jest zrobić elektrykę w mieszkaniu, to wszystko podłączyć, niż bawić się z pozwoleniami i tak dalej, no ale natomiast to jest jeszcze taki okres w Polsce przejściowy. Tu pytanie jest od Bartka, czy są jakieś dobre pomysły na wystające rury ze ścian od starych kaloryferów? No, zabudowa przede wszystkim, my to rozwiązujemy zabudowami, jeżeli się to nie da, no to tniemy, przesuwamy, kombinujemy, no przecież wszystko można dzisiaj zrobić, jeżeli jest pozwolenie oczywiście od wspólnoty czy spółdzielni. Kuchnię z marketu czy od stolarza? Czyli czy robimy kuchnię na wymiar, czy idziemy do marketu? No nie, ja zazwyczaj zamawiałem stolarza, to zawsze jest jednak bardziej dopracowane. Okej. Okay. Tu podziękowanie od Daniela. Tu jest jeszcze raz pytanie, niech ono wybrzmi, ile płacimy za metr remontu, samą robociznę? Ty, Wojtek, mówiłeś o tych 20 000, tak? Tak, czyli 400 max, porywy do 500 zł za metr kwadratowy, to jest kwota netto, do tego dochodzi 8% VAT-u, no ale to wiadomo, że jak masz fakturę, masz działalność, większość rzeczy możesz wrzucić w koszty, też poodliczać wszystko, no na wtórnym nie do końca, ale to już nieduża różnica, przy 20 000 8% to jest 1600, no lepiej to zapłacić i mieć fakturę kosztową niż nie. Gdyby się okazało, że jest ekipa, która robi bez faktury, no to dobrze byłoby, żeby ten koszt podatku nie był przerzucany na ciebie, bo wiadomo, że ktoś, kto ci da fakturę, musi odprowadzić do tego podatek i zapłaci pewnie 19% liniowego, no albo jak jest na ryczałcie, no to tam na ryczałcie. W każdym razie tobie opłaca się mieć tą fakturę, a jeżeli by nie było tej faktury, no to musisz te 19% sobie potrącić, czyli wtedy schodzimy nawet do 16–17 tysięcy bez faktury, chociaż takie działania są nielegalne i tego nie polecam. Tak, no ja polecam szczególnie robić wszystko i z fakturą, i z umową normalnie, bo potem wynika z tego więcej problemów i tak naprawdę może wam się wydawać, że oszczędzicie jakieś pieniądze, ale finalnie tak to się nie wydarzy, na którymś remoncie się przejedziecie i potem cały ten wasz niby zysk zostanie stracony przez duże poprawki. To jest dobre pytanie od Jarka, od czego zacząć pracę w mieszkaniu do generalnego remontu, od skucia tynków czy od instalacji elektrycznej i hydrauliki. Każdy, kto robi remonty hurtowo, ma swój wypracowany schemat, no i na początku zaczyna się od wszystkich rzeczy brudnych, czyli wjeżdża granat i wszystko, co po tym granacie zostaje, musi z tego mieszkania zostać usunięte i to jest pierwszy krok. Na pewno nie można robić takich rzeczy, że zaczyna się kłaść jakieś panele czy płytki, a potem się coś skuwa, wyrzuca, psuje, niszczy i tak dalej, no bo to się wszystko psuje, więc na początku wchodzi granat, wchodzi elektryk, wchodzi hydraulik, No i potem wszystkie prace stopniowo te, które nie sprawią, że już ta robota, która była wykonana wcześniej, się zniszczy, więc to tak wygląda. Tak, jeszcze tutaj dodam, że ogólnie to jest tak, że hydraulika to dotyczy łazienki, kuchni, więc to i tak hydraulik zazwyczaj przychodzi, robi po swojemu, może robić równolegle, można robić zamiennie, ale to są rzeczy, które startują od razu, nie? Tak samo hydraulika, elektryka, skuwanie tynków. A łazienka to też jest, trzeba jakby powiedzieć, że łazienka to jest osobne pomieszczenie w mieszkaniu, nie? Gdzie ktoś może zamknąć sobie drzwi i robić swoje i nikogo tam nie wpuszczać. Nie? Tak jest. Pamiętajcie też, tu bardzo ważna uwaga z łazienką, jeżeli macie ekipę remontową i mówiliście się na etap, że w pierwszym etapie ktoś ma zrobić łazienkę, w drugim kuchnię, w trzecim coś tam i ta łazienka nie jest robiona, jest odwlekane na później, to od razu, jeżeli ktoś wam mówi, że w poniedziałek zaczyna robić łazienkę, jest wtorek i on nie robi łazienki, jest środa i dalej nie robi łazienki, to wiecie, co to znaczy? To znaczy, że osoba, która ma zrobić łazienkę, nie potrafi kłaść płytek, nie wie, jak się za to zabrać i odkłada sobie to na później, bo się po prostu boi zacząć robienia tego. Ja wiele takich sytuacji już przerobiłem, że gość, który nie potrafi kłaść płytek, będzie z tym zwlekał i dla was to jest jasny sygnał, że jeżeli nie zaczął robić łazienki, to nie wie, jak się za to zabrać, więc przy fachowcu najważniejsza rzecz, o którą wy musicie wypytać zawsze, jest to, jakie ma doświadczenie w kładzeniu płytek, no bo to jest rzecz, którą można najbardziej popsuć i jest najciężej to poprawić, jest po prostu skucia wszystkich płytek. No płytek ciężko już na ścianie poprawić, które są już położone, więc przy tym bym bardzo uważał. Tu jest pytanie, czy na wszystkie przeróbki mamy pozwolenia spółdzielni? Wojtek, co na to powiesz? No tak, ja jakby nawet w swojej książce dokładnie pokazuję ten proces, od czego powinniśmy zacząć, włącznie z czekoladkami u sąsiadów i zabezpieczeniem dobrze klatki, przygotowaniem sąsiadów na remont. No i jakby pierwsze pytanie, no to idzie do spółdzielni o wytyczne podczas remontu, gdzie określamy zakres. No i to jest taka naturalna procedura standardowa. Oczywiście ci bardziej doświadczeni nie zawsze będą chcieli z tego korzystać, będą chcieli coś zrobić na własną rękę, być może już mają wyczucie, jak to zrobić, jak inaczej, bo trzeba powiedzieć, że spółdzielnia nie zawsze na wszystko się godzi. We wspólnocie jest o wiele łatwiej pewne rzeczy przebrnąć, a tutaj nie, więc to jest kwestia pewnego rodzaju wyczucia, no ale jak zaczynasz, no to trzeba byłoby. No ja pamiętam takie historie, jak robiliśmy w Łodzi mieszkanie na Bartoka 45, czy na Srebrnej 6, i w Łodzi i okazuje się, że bardzo podobna sytuacja, dwie różne spółdzielnie, my rozpoczynamy remont, usuwamy ścianę działową, chcemy połączyć kuchnię z salonem, zrobić przestrzeń, daliśmy wytyczne do spółdzielni, wytyczne przychodzą za 2 tygodnie, kiedy u nas już praca wre, a oni mówią, że trzeba projekt i pozwolenie na budowę, no i zaczynają się schody, my już kurczę pracę finalizujemy, no i ściągamy architekta, który zaczyna to sztukować wszystko, no bo się inaczej nie da, więc on to sztukuje, występujemy o pozwolenie na budowę, remont już zrobiony, ale czekamy miesiąc, aż dadzą pozwolenie na budowę, dają to pozwolenie na budowę, no i potem jeszcze sprawdzamy, czy wszystko zaakceptowali, czy nie trzeba czegoś poprzestawiać, no i ale już zrobione, no to wystawiamy na sprzedaż, no i czekamy, aż się wszystko prawomocni, no to są takie rzeczy, no a potem wychodzimy na prostą i oczywiście idziemy przy sprzedaży do spółdzielni, prosząc o wystawienie zaświadczenia braku zaległości. Pani mówi, takie zaświadczenie oczywiście jak najbardziej, ale wy zgłaszaliście, że prowadzicie remont, a przed sprzedażą i wystawieniem zaświadczenia, no to my prosimy o wizję lokalną takiej nieruchomości, nie? No i się zaczyna wtedy. Jak masz wszystko zrobione jak należy, to jest ok, ale jak nie masz, no to wtedy zaczyna się ząg. I okazuje się, że jest problem. A problem polega na tym, że zazwyczaj te spółdzielcze mieszkania to jest spółdzielcze mieszkaniowe prawo do lokalu, niepełna własność. Chociaż i w pełnej własności w spółdzielniach też się znajdują problemy. A więc tu naprawdę trzeba być ostrożnym. No my tu przy bardzo popularnych ostatnio zabiegach przerzucania kuchni do przedpokoju uczestnicy warsztatów napotykali na masę problemów, gdzie musieli czasem wracać z tymi rozwiązaniami, że nie był spełniony warunek wentylacji, czy nawet nie było tej zgody i przychodziła spółdzielnia i nadawała nakaz przywrócenia tego do stanu pierwotnego, nasyłali oczywiście nadzór budowlany. W niektórych sytuacjach kończyło się to pozytywnie, w niektórych negatywnie, w niektórych trzeba było się sądzić, ale pytanie, czy masz czas na sądzenie się, więc zanim cokolwiek zrobisz, trzeba naprawdę dobrze prowadzić te rozmowy ze spółdzielnią i wyczuć, co jest potrzebne, co nie. A już w ogóle najlepiej wybierać takie perełki, gdzie nie musisz tego robić i gdzie nie masz tego dylematu. No właśnie, chciałem o tym powiedzieć, że dlatego wiele osób przerzuciło się na rynek pierwotny, bo na rynku pierwotnym nie ma takich problemów, bo rozmawiamy na początku z deweloperem i na początku rozmawiamy z profesjonalną wspólnotą zazwyczaj, no bo żaden deweloper do nowego osiedla nie bierze komunistycznej wspólnoty, która nie ma strony internetowej, nie odbiera maili, telefonów i tak dalej, tylko raczej wybierają już osoby, które gdzieś są takie bardziej nowoczesne, więc ten kontakt z takimi ludźmi jest też inny, to są młodsi ludzie, którzy rozumieją, co jest grane wokół nich, więc ja w ogóle już nie jestem fanem w ogóle dotykania, nabywania mieszkań, które są w spółdzielni, omijam je po prostu. Nie mówię, że mamy je omijać wszyscy, natomiast ja nie lubię mieszkań, które mają cokolwiek w nazwie wspólnego ze spółdzielnią, no bo to się potem kończy różnie, te mieszkania nie są do końca wasze i to jest takie, traficie na złą spółdzielnię, jest więcej problemów niż jest to potrzebne, więc ja po prostu takich mieszkań omijam i systemowo nie mam tego problemu. Natomiast no jest tak, jak Wojtek powiedział. Tutaj odpowiem też na pytanie Agnieszki, od ilu mieszkań sprzedanych trzeba prowadzić działalność gospodarczą? Na to pytanie pięknie odpowiedział mi Grzegorz Grabowski, z którym prowadziłem wywiad i Grzegorz powiedział, że już samo takie pytanie, formułowanie samego takiego pytania już jakby samo odpowiada na pytanie, że już to jest działalność gospodarcza. Czyli jakby sama ta intencja już sprawia, że to jest działalność gospodarcza. W związku z tym, jak zrobisz jednego flipa w ciągu roku, no to też właśnie Grzegorz powiedział, że jeden nawet flip, samo użycie słowa flip już sprawia, że to musi być działalność gospodarcza, natomiast jeżeli kupisz dla siebie mieszkanie, wyremontujesz i sprzedasz, bo nie chcesz w nim mieszkać raz w roku, no to teoretycznie wszystko powinno być ok. Natomiast jeżeli to już będzie druga transakcja, czyli powtarzalny schemat zarabiania pieniędzy, no to już tą działalność gospodarczą czy spółkę trzeba będzie prowadzić. Tu jest pytanie od Iwony, jak podzielić domofon, wodomierze i liczniki na mikrokawalerkach. Ja teraz przy kawalerkach w deweloperce kolejnych, które kupiłem, na pierwszej nie robiłem osobnych liczników, na drugiej dopłaciłem jakąś tam kwotę, nie pamiętam, do zrobienia podliczników, natomiast domofonu się nie rusza, czyli domofon zostaje jeden, natomiast liczniki sobie można porobić osobno. Szukam następnego pytania. Tu jest pytanie od Joanny. Wojtek, zadam je tobie. Co w sytuacji, kiedy metraż na akcie notarialnym jest mniejszy na przykład o 3 metry niż w rzeczywistości? No ja bym się tu specjalnie nie przejmował. Jeżeli jest mniejszy niż rzeczywistość. Czyli na akcie masz 50, a mierzysz jest 47. No to nie, no to trzeba negocjować to. Przeliczasz na metry i tyle ci powinni zejść, bo później ty też będziesz mieć ten problem. Chociaż sztuka liczenia metrów to też jest różna, nie? Czasami niektórzy liczą razem ze ściankami działowymi, niektórzy nie, niektórzy w zabudowach, niektórzy nie. A my mieliśmy na Kruczkowskiego w Łodzi takie mieszkanie, które miało ścianę szczytową i ta ściana szczytowa była szerokości 10 metrów. I kiedyś w dawnych czasach ocieplono tą ścianę, ale od środka zabrano 10 centymetrów, przez co uciekł metr. No i ten metr już był taki zastanawiający, gdzie on jest, jak to możliwe. No a później okazało się, że wyburzyliśmy to, no bo tam po latach zrobili też ocieplenie oczywiście na zewnątrz. To wewnątrz już nie było potrzebne, no ale udało się odzyskać ten metr. Trzeba po prostu zobaczyć, z czego to wynika, bo czasami z czegoś to wynika. To rzadko jest taki typowy błąd, bo jest błąd. No ale jak już jest, no to ja bym się sprzeczał, nie? Czasami też jest tak, że się liczy jakiś kawałek balkonu, kawałek lodży do powierzchni mieszkania, no, trzeba to wszystko brać pod uwagę. Tutaj jest, Joanna się sama poprawia, mówi, że chodzi też o większy, no to załóżmy, że mniejszy, no to wtedy jeżeli mamy 50 metrów na akcie i 47 w rzeczywistości, no to zależy kto kupuje, kto sprzedaje, ale trzeba to wyjaśnić z ceną, trzeba to jakby przy cenie to ugrać prawidłowo, żeby potem nie było problemu. Natomiast jeżeli na akcie mamy 50 metrów, a w rzeczywistości jest 53, no to tak naprawdę jesteśmy do przodu, no i też zależy od tego, czy my kupujemy, czy my sprzedajemy. Natomiast no tutaj trzeba bardziej podejść do tego metrażu fizycznie, który jest w tej nieruchomości, a zmiany w księgach to jest jakby szkoda zachodu. No tutaj w Polsce też trzeba uważać na szczególarzy, My mieliśmy jakąś taką sytuację, że pan pomierzył pokój i okazało się, że na końcu pokoju jest powiedzmy 4,20, a na początku pokoju jest 4,70. Jakimś wzorem trapezu czegoś sobie to wyliczył i wyszły też inne właśnie te metry, więc dlatego się nie robi na początku kamienic i jakichś takich krzywych, dziwnych mieszkań, żeby się właśnie potem na takie rzeczy nie nadziać, żeby myśleć o jak najmniejszej ilości rzeczy. Tu jest pytanie od Wojtka, jaką radę dalibyśmy młodym przedsiębiorcom, którzy dopiero zaczynają przygodę z remontami? Może Wojtek, pytanie do ciebie. Ja myślę, że to jest tak, że ja myślę, że cokolwiek, za cokolwiek się nie zabierasz, powinieneś mieć wiedzę. Jak nie masz tej wiedzy, kogoś, kto ci pomoże to zrobić. No akurat, no nie chciałbym się tu przechwalać czy wywyższać, ale na warsztatach u nas tak jest, że masz wiedzę i wsparcie i moje i innych, i doświadczone ścieżki, którymi szliśmy i ponieśliśmy trochę kosztów i pracy, żeby wypracować je najlepiej. Więc ja myślę, że najlepiej skorzystać z rozwiązań, nie wyważać drzwi już otwartych, tylko zapytać. No, jest takie słynne powiedzenie, jak chcesz gdzieś dojść, znajdź kogoś, kto już tam był i poproś, żeby cię tam poprowadził. Więc zachęcam, zapraszam. Jest możliwość zapisania się na warsztaty. My prowadzimy te warsztaty cały czas. To jest 30 godzin online, następnie 2 dni warsztatów stacjonarnych i już na kwiecień mamy terminy stacjonarne zaplanowane po lockdownie. Wierzę, że ten lockdown się tam 9 skończy. Więc to chyba jest najlepsze rozwiązanie. Potem jesteś w grupie, w której dobrze się czujesz, wymieniasz doświadczeniami, a i do mnie możesz dzwonić w każdej chwili, masz plany, cele ustalone. Tak wiele osób skorzystało i skuteczność jest bardzo wysoka. Można wejść sklep rentiera.pl / rezerwacja i zarezerwować sobie ze mną rozmowę. Ja wtedy odzwaniam w wolnej chwili, rozmawiamy sobie w warsztatach, dostajesz ofertę. Tak to wygląda, więc ewentualnie zapraszam. Tak, ja ze swojej strony mogę was zaprosić na stacjonarne warsztaty zbudowania majątku, które będą 17-18 kwietnia, to będzie sobota i niedziela. Przez 2 dni będziemy rozmawiali o budowaniu majątku przez nieruchomości, budowaniu zdolności kredytowej, jak działać. Do końca marca, pamiętajcie, macie minus 30% na wydarzenia z racji tych moich 30 urodzin, które były 13 marca. Jak wejdziecie na ten link, który się teraz tu pojawił, na linktree.com/Albrecht, tam znajdziecie kontakt do mnie, jak napiszecie do nas na maila, to na tym mailu będziecie mogli skorzystać z promocji albo jak zadzwonicie do nas, także zachęcam. Akademia Sourcingu też jest minus 30 w wersji premium. Jest to tylko do końca marca, więc zostało parę dni, także serdecznie zachęcam do tego, żeby sobie z tego skorzystać. Zadawajcie proszę pytania na czacie, mamy już 1,5 godziny, tak się z Wojtkiem umawialiśmy, gdzieś w tych okolicach będziemy kończyć. Możecie też napisać na czacie, jaki temat kolejnego live'a byście widzieli u mnie, jaki temat kolejnego live'a byście widzieli u Wojtka, gdybyśmy mieli to nagrywać razem, osobno. To już potem to sobie ustalimy, jak to będziemy robić, natomiast jeżeli macie jakiś pomysł na kolejne wydarzenia, to dawajcie proszę znać. Tu jest pytanie od jednej z osób, czy mamy wzór umowy z ekipą remontową, czy można gdzieś go nabyć? No, pewnie zakładam, Wojtek, że wy macie swój wzór, my mamy jakiś tam swój wzór, z którego korzystamy już od dawna, odkąd ja pamiętam, także takie wzory jak najbardziej gdzieś tam do warsztatów mamy, także można z nich korzystać. Natomiast te wzory z ekipą, może tak, bo to gdzie można kupić to jakby co innego, ale co w takiej umowie jest najważniejsze? Najważniejsze w umowie z ekipą remontową są kary umowne naliczane w każdy dzień kalendarzowy, czyli kara umowna jest naliczana w każdy dzień kalendarzowy, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, święto, Boże Narodzenie, Wielkanoc i tak dalej, bo jeżeli nie wpiszecie w każdy dzień kalendarzowy, tylko w każdy dzień roboczy, to jeżeli umawiacie się z kimś na 30 dni i zaczyna się remont 1 grudnia i ma się skończyć przed Sylwestrem, to oni sobie święta wyłączą, Sylwestra sobie wyłączą, bo to już są święta, oni wtedy nie pracują, w niedzielę nie pracują, w sobotę nie pracują i wtedy ta kara umowna nie będzie miała miejsca i to są sytuacje już potem z doświadczenia, jak będziecie się już tam kłócić z budowlańcami. W karę umowną wpisujecie na przykład procent wartości nieruchomości, wartości remontu, 2% wartości remontu dziennie, albo wpisujecie 200 zł dziennie, 500 zł dziennie, tak żeby oni czuli, że codziennie tracą pieniądze. No i często dochodzi do takich sytuacji, że ekipa musi część tam po prostu uciąć i pamiętajcie najważniejszą rzecz, żeby nigdy ekipy remontowej nie płacić z góry. zawsze płaci się etapami, bo jeżeli zapłacicie komuś 20 000 złotych za robotę i potem będziecie chcieli ściągnąć z niego karę umowną, to nigdy wam się to nie uda tego ściągnąć. Natomiast jeżeli będziecie mieli taką sytuację, że zapłaciliście 5 000 za zrobienie łazienki, 5 000 za zrobienie kuchni, a z resztą się ociągają, to z tego wynagrodzenia 20 000, które mieli umówione, będziecie odkrajać po 1000 złotych, powiedzmy tam po tygodniu, za każdy tydzień na przykład opóźnienia czy parę dni opóźnienia, i to jest jedyny sposób. Więc w takiej umowie najważniejsze jest to, żeby po prostu był zakres prac, na co się umówiliście, jak ma to być zrobione, no i żeby były wpisane kary umowne. I też bardzo ważna rzecz, jeżeli ktoś pierwszy raz robił remont, to są takie usługi na rynku, to się nazywa profesjonalny odbiór remontu. Jak piszecie w Google profesjonalny odbiór remontu, to przychodzi człowiek, który ma jakiekolwiek uprawnienia, które tutaj mogą cokolwiek dać, przychodzi z dużą poziomicą, mierzy wszystko, co zostało zrobione zgodnie z normami budowlanymi i spisuje taki protokół na kartce z jakąś tam swoją pieczątką, że płytki są krzywe, ściana jest krzywa, parapet jest zrobiony nierówno, tu jest szpara, tu coś tam, tu się panele rozkleiły, tu listwa jest niedobrze przyklejona, i taki raport dajecie szefowi ekipy budowlanej, bo jeżeli, szczególnie panie, jeżeli pani podejdzie do szefa ekipy budowlanej i powie, wie pan co, tu jest rozklejone, to powie, dobra pani, kto na to teraz patrzy i tak dalej. Natomiast jeżeli macie człowieka, który się pod tym podbił, jest jakiś protokół i w umowie też jest zawarte, że na koniec remontu będziecie coś takiego prosić, zamawiać, to oni raz, że będą wiedzieli, że na koniec ktoś to będzie odbierał, a dwa, że no z takim protokołem nie da się dyskutować, bo w normach budowlanych jest napisane, jakie może być odchylenie płytek, czegoś, coś tam, więc taki protokół się komuś pokazuje, no i dzięki temu dyskusja już nie polega na tym, a bo pan to, a ja tamto, tylko jest po prostu lista rzeczy do poprawek, oni mają to poprawić, bo inaczej nie dostaną transzy ostatniego wynagrodzenia, więc to też jest taki tip dla osób, które gdzieś tam zaczynają na początku te remonty robić. No dobrze, słyszałem, że 1-0, przegrywamy, tak? Czy jest jakaś zmiana wyniku? Nie wiem, czy to prawda? Ja nie wiem. Tak, tutaj Ania napisała, że można takiego pana z uprawnieniami budowlanymi na emeryturze poprosić za 200-300 zł i on chętnie sobie zarobi, dokładnie, więc jak najbardziej, jak taki stary pan wyga, w cudzysłowie, przyjdzie, no to z nim już nie ma dyskusji, on już przerobił 1000 budowlańców, więc on już sobie nie będzie dawał w kaszę dmuchać, więc jest to bardzo fajna rzecz. Czyli tipy takie, podsumowując, dla osób, które chcą robić remont pierwszy raz, jest tak. Po pierwsze, nauczcie się tego, jak to robić na jakichkolwiek warsztatach. Po drugie, skorzystajcie z projektanta, architekta, który wam to zrobi, takiego, który się zna na flipach, czyli popytajcie ludzi w branży z tych środowisk nieruchomościowych, z kogo oni korzystają, zamówcie sobie taki projekt. Ekipa budowlana najlepiej z nadzorem kogoś, kto już parę flipów zrobił. Często fliperzy, ja mam teraz wiele takich sytuacji, że dużo osób, które robiły flipy przez ostatnie 5 lat, przestają te flipy robić, bo już im się nie chce tego robić, chcą robić coś innego i zaczynają jakiś inny biznes. I wiele z tych osób ma jeszcze ekipy remontowe i te flipy sobie utrzymuje na jakimś niższym poziomie niż wcześniej, czyli robili na przykład 30 flipów rocznie, 20 flipów rocznie, teraz robią tych flipów 5-10 rocznie i dalej mają jakąś ekipę remontową i oni mogą wam tą ekipę zlecić, ponadzorować trochę ten wam remont jakimś swoim pracownikiem, więc dużo teraz takich ekip się pozwalniało od ludzi, którzy robili to hurtowo, więc nadzór, projektant i potem odbiór profesjonalny nieruchomości przez osobę z odbiorem, no bo umówmy się, jeżeli macie wziąć kogoś za 300 zł, kto to odbierze, no to są śmieszne pieniądze, będziecie zdecydowanie spokojni. Ja też pamiętam przy pierwszym odbiorze, jak taki odbiór robiłem przez ojca mojej koleżanki, to jak ten pan przyszedł, no to po prostu takich ustawił do pionu, że no nie było kompletnie dyskusji, a ja nawet nie zwróciłem uwagi za pierwszym razem, że coś jest krzywo, aż tak, no bo ja patrzyłem na oko, czy jest wszystko prosto, czy nie, a jak ktoś przyjdzie z taką ogromną poziomicą i przestawi ją gdzieś w łazience, to wtedy wszystko widać, jak ktoś tego pierwszy raz w życiu nie zrobił i nie widział, no to nie wie, że bez przyłożenia powiedzmy poziomicy do płytek się tam za bardzo nic przy słabej żarówce nie zobaczy, więc warto takie rzeczy robić. Czy tu, Wojtek, masz jeszcze jakąś taką złotą radę dla osób, które będą zaczynać? Ale to ja myślę właśnie, że to jakby szkolenie to rozpoczyna. Na upartego można, tak jak mówię, w sklepie Rentiera u nas jest 14 krytycznych momentów, no to są podstawowe rzeczy, no i książka Zarabia na nieruchomościach, gdzie tam jest 50 chyba 7 stron na temat remontowania, więc no jak najbardziej. Ja tu mam jeszcze taką książkę Wszystko o flipach twoją tutaj, Więc zachęcam do tego, żeby sobie z takiej książki też skorzystać. Słuchajcie, tych książek o nieruchomościach nie ma dużo. Ja mam księgarnię biznesową, gdzie mamy około 300 najlepszych książek świata. Wyselekcjonowałem je praktycznie wszystkie ręcznie, tylko te nowe, które już tam dochodzą, to już są nieręcznie selekcjonowane przeze mnie, tylko Aneta u nas ze sklepu to selekcjonuje. No i naprawdę tych książek o nieruchomościach jest kilka książek Sławka, kilka książek Wojtka, kilka książek Damiana, kilka tam książek Daniela. No i tych książek tak naprawdę no jest kilka na rynku nieruchomości, no i zachęcam do tego, żeby skorzystać właśnie z książek Wojtka i Damiana Kleczewskiego. Ta książka Damiana jest teraz tam w aktualizacji, no bo w tych książkach jest praktycznie wszystko, szczególnie w tej Wszystko o flipach, macie odpowiedziane na większość pytań, ale tutaj chodzi o to, żebyście zaczęli zrobili pierwszy swój remont w życiu, nawet żeby wyjść na zero nie wyjdziecie, to jest niemożliwe, bo nie kupicie mieszkania takiego, na którym się wychodzi na zero, tylko kupicie takie, na którym już widać ten zysk 30-40 tysięcy i nauczcie się na pierwszym mieszkaniu, jak wygląda rozmowa z budowlańcami, jakie potem są problemy, jak potem zaczynają kombinować, ile razy trzeba jechać potem jeszcze do Castoramy, zobaczycie, że wszystko niby fajnie wygląda, że 4 tygodnie trwa remont, chałupa będzie zrobiona na 90%, a przez ostatnie 2 tygodnie będziecie jeździli po głupi kabelek, kontakt, coś tam. Ta ostatnia taka końcówka też zobaczycie, że zabiera bardzo dużo czasu, stwierdzicie, że robienie remontów samemu nie ma sensu, że trzeba mieć pomocnika do tego, zobaczycie już ile osób jest potrzebnych, ile remontów można zrobić naraz, że jak ktoś w internecie mówi, że robi ileś rzeczy naraz, to wiadomo, że kłamie, jeżeli pracuje sam, bo tego się nie da ogarnąć w ten sposób, tak? Trzeba mieć zespół, więc jak najbardziej zachęcam do tego, żeby sobie taką pierwszą rzecz zrobić. Dobrze, Wojtek, to co? Masz jeszcze jakieś złote myśli? Nie, ja myślę, że na tą chwilę to tyle. Jeszcze Strefa Nieruchomości, gdzie też cały czas są jakieś inspiracje, podpowiedzi, ale ogólnie to jest tak, że odwiedziny u Ciebie na networkingu jednym to masę rzeczy by załatwiły. Szkoda, że pandemia jest i lockdown, więc tak to wygląda. Musimy się chyba wyłamywać, iść do przodu. Byleby nas tylko zaraza omijała i tego wszystkiego Wam życzę i chyba to tyle na dzisiaj. Tak, to ja ze swojej strony na koniec tylko powiem. Do końca marca z okazji moich urodzin minus 30% na Akademię Sourcingu w wersji premium. Wchodzicie na ten link, który jest teraz wyświetlony i w cenie minus 30% możecie nabyć warsztaty. Jeżeli chcecie skorzystać z warsztatów zbudowania majątku 2-dniowych, to napiszcie do nas szkolenia@pawelalbrecht.com i będziemy mogli jeszcze o tym porozmawiać. No i zachęcam, żeby się pojawić w sobotę u Wojtka na wydarzeniu. No i chyba tyle. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć nas na kolejnym live, to pewnie nas zobaczycie. Tu wkleję jeszcze kilka podziękowań. Bardzo się cieszę, że mieliśmy ponad 500 osób. Słuchajcie, ale na tą chwilę to co najważniejsze, to musicie dać Pawłowi lajka. On zorganizował ten wieczór, udostępnił swój kanał. No i była masa fajnych rzeczy. Jeżeli uważasz, że coś Ci się spodobało, albo chociaż jedną dobrą radę usłyszałeś ode mnie albo od Pawła, dawaj lajka, będzie to bardzo fajną nagrodą za to, że zamiast oglądać film siedzimy tu z Wami, przepraszam, nie film, tylko mecz, siedzimy z Wami i rozpinamy te wszystkie problemy. Tak, zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, bo jeżeli będą się pojawiały kolejne live'y, no to będą u mnie i u Wojtka, jeżeli będziemy robić je razem, czasami osobno, czasami razem, więc zachęcam do tego, żeby nas śledzić. Z naszej strony to wszystko, z grubsza to tyle, no przez 1,5 godziny można było tyle przekazać. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia w kolejnym live. Cześć. Super, dziękujemy serdecznie i do usłyszenia.